Merytorycznie o e-commerce. To podcast dla wszystkich zajmujących się sprzedażą w internecie. Praktyczne porady, rozmowy ze specjalistami i właścicielami sklepów internetowych. Zaprasza Marcin Rudzik. Dobra, słuchajcie, oficjalnie zaczynamy. Także super fajnie, że jesteście tutaj. Wszyscy dotarliście. Brawa, zróbmy sobie brawa wszyscy razem do siebie. Dzięki. Słuchajcie, na początek może troszeczkę krótko o idei tego wydarzenia, dlaczego ono się tutaj dzieje, dlaczego tu się spotykamy. Już kiedyś myślałem o takim czymś, żeby projekt merytoryczny e-commerce był czymś więcej niż sam podcast, tak żeby tu była społeczność, żebyśmy się spotykali, rozmawiali, robili networking, wspólnie biznesy. No i to jest chyba jeden z tych kroków, tak, w tym kierunku. A pomysł dokładnie zrodził się chyba w styczniu tego roku. Tak sobie pomyślałem, że to dobra, to może jest dobry moment. Może ten podcast nie jest jakoś, nie wiadomo jak tam wiecie, że popularny. No ale już jest, kurczę, trochę tych słuchaczy. Ludzie też piszą, że chętnie by chcieli się spotkać. Więc stwierdziłem, że to już może jest ten dobry moment, tak? Idźmy w tym kierunku. No i wysłałem ankietę tak naprawdę. Może część z was też tą ankietę otrzymała. Dla osób, które subskrybują newsletter. No i były dwa pytania. Czy robimy wydarzenie, konferencję na jesień, czy robimy meetup wiosną? No i albo to i to, nie? Więc najwięcej było odpowiedzi to i to, ale że meetup jest wcześniej, wiosna, a z konferencją to jest troszeczkę, wiecie, więcej zachodu z tym wszystkim na pewno, a meetup można się spotkać, znaleźć salę, tak tu jesteśmy naprawdę szybko i sprawnie, więc oto tu jesteśmy. A dlaczego w tym miejscu? W grudniu tutaj też byłem na jakimś wydarzeniu biznesowym. No jak tutaj wszedłem, to od razu pomyślałem, że jak tylko jakiś kiedyś event robimy, to wybierzemy to miejsce, nie? Bo jest naprawdę super sympatycznie w tym miejscu właśnie. No ale nie, to nie byłoby możliwe, to spotkanie tutaj, gdyby nie wsparcie partnerów. Więc na początku chciałbym powiedzieć o nich, żebyście wiedzieli, bo gdyby nie oni, to byśmy się tutaj nie spotkali i gdyby nie partnerzy, to wydarzenie też nie byłoby za 0 zł, tak? Bo to jest meetup, więc jesteście tutaj i nie ma żadnych, że powiem, opłat za to. Na początek Brand Active. Słuchajcie, okazuje się, że niewiele osób kojarzy, znaczy niewiele, no, może część tak, część nie, że Brand Active to też ja, tak, że jestem prezesem zarządu Brand Active. No, na tyle merytorycznie e-commerce marką się stało i samym podcastem, a ja też jakoś tak strasznie dużo o tym Brand Active nie wspominałem, chociaż trochę ostatnio zacząłem więcej. Tak, no to jestem założycielem Brand Active. No i Brand Active wspiera mnie w tym projekcie, tak? Jestem mniejszościowym udziałowcem w tej spółce obecnie. Brand Active należy do grupy Divante. Jestem strasznie wdzięczny za to, że Brand Active jako firma umożliwia mi prowadzenie podcastu. Jestem strasznie wdzięczny ludziom, którzy są wyrozumiali, którzy mi pomagają w prowadzeniu tego projektu. Jest z nami tutaj Weronika Ladzińska. Weronika, pokaż się. Ręka u góry, tu jest Weronika. Jest brawa dla Weroniki. To dzięki Weronice tutaj tak naprawdę też się spotykamy, bo to ogarnęła to większość rzeczy tak naprawdę. Ja nie miałem do tego głowy. Jest z nami Zosia. Zosia, pokaż się. Zosia Komada z Brand Active. Zosia mogliście usłyszeć w jednym z ostatnich odcinków. Zosia to jest super ekspertka do spraw Shopify'a. Jeżeli chcielibyście zapytać odnośnie Shopify'a, Shopify Plus, no to Zosia tutaj na pewno będzie. Będzie też na networkingu. Jest z nami Tomek, nasz CTO z Brand Active. Pokaż się. Jest Płycia, który gdzieś tutaj kameruje, nasz multimedia specjalista, jest tutaj. Brawa dla Płyciaka też, bo to później dzięki niemu i dzięki temu panu tutaj, który nam pomaga, to wydarzenie będzie nadal do obejrzenia, nie? Więc będziecie mogli odświeżyć, przesłać znajomym. I jest Ania gdzieś, tak, która też nam pomaga. Ania właśnie, to brawa dla niej, niech usłyszy, bo jest go daleko tam. Jest tam jeszcze na froncie i zgarnia kolejne osoby, jak to będą przechodzić. No to tak, to Brand Active. Słuchajcie, jeszcze krótko o Komarch. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Komarch, to solidny dostawca ERP, tak? Ja sam osobiście uczestniczyłem w kilku projektach wdrożenia Omnichannel, Multichannel właśnie w e-commerce'ach i Komarch XL, Komarch Altum. To są dobre, potężne narzędzia dla świadomych, dużych organizacji. Te wdrożenia, często jak pamiętam, to były naprawdę dużo miesięcy, lat pracy czasami, duże koszty, ale faktycznie efekt automatyzacji, który osiągamy dzięki takim rozwiązaniom jak Komarch, jest naprawdę super. Nie ma niestety nikogo dzisiaj z Komarchu, więc pozdrawiamy was, jak oglądacie już to później po wydarzeniu. PayU.
tak naprawdę trochę od Payumi nadało takiego pewności siebie, żeby to wydarzenie zrobić. Bo tak, Justyna Grzyl, do Justynki napisałem, że tak stwierdziłem, okej, no żeby tu zrobić wydarzenie, to po prostu psuje mieć jakieś finansowanie, nie? Takich sponsorów, no bo to strasznie duże koszty. I napisałem do Justyny, Justyna, czy PayU pomogłoby, weszłoby, czy podała ci się ten projekt, tak? Nie? No i jak Justyna powiedziała tak, jak stwierdziłem, jak PayU mówi, że tak, no to wiecie, robimy to, idziemy krok dalej. Także jeżeli PayU, no to jest z nami, Justyna jest, Daniel też, ekspert, też był w moim podcaście. Daniel, pokaż się, byłeś kiedyś w podcaście do prawa Daniela. Jeżeli chodzi o PayU, no to my tutaj e-commerce'aki, wiecie, znamy to rozwiązanie jako merchanci, no ale kurczę, to chyba jest jeden z bardziej znanych graczy e-commerce w Polsce, nie? No bo to większość e-konsumentów, tych miliony ich zna, nie? Przeciętny Kowalski wie, co to jest PayU, nie? To super sprawa. User to też pojawił się tutaj tak, nie spodziewałem się, że będzie, ale wyszło totalnie z przypadku, bo z 2 miesiące temu byliśmy na takim wydarzeniu, na takim meetupie Catch the Tornado. Usiadłem przypadkiem obok Mike, obydwaj się spóźniliśmy. Mike, jesteś? Pokaż się. Jest tam Mike, tam ekipa Usera jest, jak coś. Brawa dla Usera, fajnie, że jesteście. Dziękujemy za wsparcie. No i tak, no jak powiedział, super, fajny pomysł. No i moment powiedzieli, że na ten czas wesprą, więc super. User to przede wszystkim narzędzie. Dla mnie user to jest narzędzie, z którym codziennie rano na nie patrzę. Wyobrażacie sobie? Już te logo naprawdę znam bardzo dobrze, bo w firmie, w Brand Active jest to CRM, także polecam jako CRM dla firmy, do organizacji takiej usługowej, ale również dla e-commerce, tak? Więc to też jest super combine dla marketing automation, customer data platform. Dużo analizuje danych, wypuszcza w odpowiednich kanałach i user robi szkolenie też 25 maja bodajże odnośnie e-commerce, także też ekipę złapiecie, to będziecie pytać o szczegóły. Dobra, moi drodzy, partnerów przedstawiłem, pozwólcie sobie, żebym tu nie zgubił, co bym chciał wam powiedzieć jeszcze. To wam powiedziałem, dobra, to słuchajcie, najważniejsze. No bo ja już tyle więcej tutaj nie będę mówił, będę pytał bardziej, a mamy tutaj naszych gości szanownych, więc to jest dobry moment, żeby zaprosić ich na scenę. Dominika Żak, Wizji, zapraszamy. Brawa, gromkie ciągiem. Łukasz Kieru, Stania Książka. Huberta nie ma, jest niespodzianka. Grzegorz Bieńko, Koneso. To muszę wyjaśnić tą niespodziankę na początku. Pozdrowienia od Huberta. Hubert się rozchorował bardzo poważnie. Znaczy nic poważnego, jest po prostu przeziębiony. Teraz jest taki okres, ale ma wysoką gorączkę po prostu. No i nie był w stanie do nas dojechać. Jeszcze byśmy na SMS-ie w nocy o 1-2, także do końca walczyliśmy, ale odpuściliśmy ten temat. No i jest tutaj z nami Grzegorz, słuchajcie. Niesamowite. Grzegorz był jednym z pierwszych... Pierwszym gościem byłeś? Weźcie sobie mikrofon od razu. Grzegorz był pierwszym gościem podcastu, nie? Merytorycznie komes. Trzeci odcinek. Kurczę, jak to wspominaliśmy dzisiaj, 2018 rok. Tak, październik. Nawet sprawdzałem dzisiaj datę, kiedy nagrywaliśmy pierwszy odcinek. Tak, słuchajcie, to był taki stres i dla mnie, i dla Grzegorza, bo wiecie, dobry prowadzący to taki, który, że... Rozmówca się nie stresuje, nie? A ja byłem tak stresowany, że Grzegorz tak samo się stresował. Ale wyszło. No i Pamiętam jedną rzecz, która nam przeszkadzała non-stop przy nagraniach, bo nagrywaliśmy pierwszy podcast w naszej kawiarni i niestety sprzęty chłodnicze, które cały czas się uruchamiały, przeszkadzały nam w dźwięku. Także. No, tak było, sam to montowałem wtedy, pamiętam, no i to była jazda. No i tak, zadzwoniłem dzisiaj z pociągu rano do Grzegorza. Grzegorz, pierwsze co mnie zapytałeś, to czy możesz w ogóle wejść na wydarzenie, bo jest na liście oczekujących, nie? Także chyba nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Zobaczcie dzieci. No, udało mi się Grzegorza namówić. Nie poszło od razu tak z górki, ale jest z nami, bo Grzegorz prowadzi sklep Koneso, sklep z kawami, z kawiarniami. Słuchajcie, topowy gracz, top 3 myślę w swojej kategorii. Wysyła miesięcznie tam no blisko, ile tu wysyłasz zamówień? Obecnie już blisko 60 tysięcy zamówień miesięcznie. No to jest to trochę, nie? Trochę może mniej niż tutaj, szanowni państwo, zaraz którzy też ich przedstawię, ale super, że jesteś z nami i też
trochę od ciebie wyciągniemy, nie? Trochę. Ja też się bardzo cieszę, mimo tego, że to tak niespodziewane, to się cieszę. Także będzie spodziewane. Zamieniłem się stronami. Miałem siedzieć tam, gdzie wy, a siedzę po przeciwnej stronie. Tak. Nie zacząłem od kobiety, no ale już nadrabiam. Dominika, słuchajcie, założycielka i prezes Dizzy, najbardziej rozpoznawalnej marki, jednej z najbardziej rozpoznawanych marek modowych w Polsce. W 2018 roku większość udziałów swoich sprzedała do inwestora, jest w grupie CCC, także na pewno pojawią się pytania właśnie wokół inwestorów, kiedy to jest dobry moment, kiedy nie, jak się dzisiaj czuję z tym. Super sobie radzi w social mediach, także możecie sobie tam wyszukać od razu z Dominikiem Żak, na pewno chyba z tego jakiś backstage, nie? Na pewno więcej backstage'u jest u Dominik niż u mnie, więc to na pewno. Łukasz Kierus też był w podcaście, Dominik jeszcze nie był, ale będzie na pewno. Łukasz Kierus, Tania Książka. Ja tak zawsze mówię Tania Książka, no ale trochę obrażam twój drugi brand chyba, nie? No bo B to już całkiem nieźle działający sklep. Tak, to prawda. B, no właśnie. Słuchajcie, też bbe.pl, nie? Z czym to sklep jest dokładnie? Tam jest ekoprodukty, nie? Jest FMCG, ale z dużym naciskiem na zdrowie, ekologię i naturę. Tak, no ale Łukasza znacie pewnie tanią książkę. Kupował ktoś kiedyś taniej książce? Ręka do góry. A już są, popatrzcie, nie? Mało. Więc... Koneso? Myślę, że... O, patrz. Więcej, patrz, zobacz. Niesamowite. FDZ? O, no to jest, tutaj chyba kobiety przeważają, więc cieszę się strasznie, że właśnie mamy takich gości tutaj, których znacie, którzy jako konsumenci też korzystacie, nie? Więc to jest ekstra. Tania Książka, słuchajcie, ma w asortymencie tam ponad 300 tysięcy, nie? W ogóle. A może i więcej. 300 tysięcy pozycji, nie? To jest strasznie dużo. Ruchy, jakie generują na stronie, to jest unikalnych, prawie 3 miliony miesięcznie, tak? Słuchajcie, Dizzy to też jest około miliona generowanego ruchu, tak? To też jest, już przekraczamy 100 tysięcy, tak? Zamówień, zdecydowanie więcej, bliżej 200 tysięcy miesięcznie, nie? To są takie, taka skala, nie? Żebyście wiedzieli, jak, na jakim poziomie to jest sklep, no bo to jest, jak wiecie, poziomów jest bardzo dużo, nie? No dobra, to cała trójka stoi na czele fajnych biznesów rozwijających się, są założycielami tych biznesów. No i chcielibyśmy zapytać ich, jak to zrobili. No i pytanie do was, moi drodzy pierwsi, już tutaj sobie rozmawiamy, że tak powiem. Kiedy się zaczęło? Kiedy zaczął się e-commerce w ogóle? Kiedy pomyśleliście, że idziecie w tym kierunku? Może to nie był e-commerce, może to był po prostu sklep jakiś stacjonarny, tak na początek. I kiedy to było, nie? Ile lat temu? Żebyśmy sobie też tutaj zestawili tą perspektywę, ile czasu minęło, Łukasz. Ja chyba zacząłem jako pierwszy, bo pierwszy sklep postawiłem sam własnymi rączkami zimą 2003 roku. Kolega mnie zainspirował, bo stwierdził, że on ma wydawnictwo, a ja mam stronę internetową, która stoi, której nie mam czasu się zajmować, bo ja jakieś 5-7 lat prowadziłem portal o magii ogólnie mówiąc i był jednym z dwóch największych w Polsce, ale zajęłem się zarabianiem pieniędzmi i go zostawiłem. On mówi, ty dobry jesteś w internecie, ja mam wydawnictwo książkowe, zrób sklep. No i tak w takim systemie OS Commerce sam stworzyłem swój pierwszy sklep w lutym 2003 roku. Po 3 dniach miałem pierwsze zamówienie, 2 książki mojego kolegi właśnie z tego wydawnictwa. I tak się to zaczęło. Tak, wzorcem dla mnie był w sumie jedyny taki duży sklep, czyli Amazon amerykański, bo miałem możliwość dosyć wcześnie rozpoczęcia kupowania tam, jakby pierwszy raz się spotkałem i przez wiele lat był dla mnie wzorem jakimś takim do naśladowania. No bo wtedy za bardzo w Polsce jeszcze nie było, wszyscy uczyliśmy się. U ciebie, Dominika, było chyba trochę później, nie? U mnie było później, ale nie dużo później. W 2004 roku też sama założyłam konto na Allegro i przez rok sprzedawaliśmy na Allegro, sprzedawałam właściwie na Allegro, ja i mój ówczesny chłopak. Naprawdę nie wiedzieliśmy, co to jest e-commerce, nie wiedzieliśmy, co to jest sprzedaż przez internet, nie mieliśmy benchmarków żadnych. W pewnym momencie taka stylistka tutaj w Warszawie powiedziała mi, że jeżeli chciałabym, żeby pokazywali w gazetach nasze buty, no to przede wszystkim muszę mieć sklep internetowy i muszę mieć markę, no bo nie mogą zrobić publikacji opisując, że buty można kupić na Allegro u użytkownika Dominika Żak. No to tak jak
jak mi doradzono, tak zrobiłam i w 2005 roku, 1 kwietnia, tak naprawdę aprilis ciekawie, powstało Dizzy. No i wiecie, tak patrząc na mnie, to ja jestem już babcią e-commerce'u polskiego, tak, no bo to jest już 17 lat i my byliśmy pierwszym sklepem. Dizzy było pierwszym sklepem internetowym z obuwiem w Polsce, pierwszą marką. No ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, przynajmniej nikt z moich znajomych czy rodziny, co to jest e-com, co to są sklepy internetowe, ale ja gdzieś tam w głębi serca. Byłaś pewnie dla wielu informatykiem wtedy. Wiesz co, ja byłam wszystkim tak naprawdę w sklepie, bo ogólnie byłam nauczycielką wtedy jeszcze, wykładowcą i nauczycielką, ale po prostu miałam takie przeczucie i pamiętam to tak jak dziś, że po prostu ja czułam, że to jest to i czułam, że muszę to zrobić i no i jak widać zrobiłam, jestem tu, gdzie jestem. Faktycznie jesteśmy jednym z największych brandów modowych w Polsce i mam nadzieję, że całkiem niedługo będziemy jednym z większych na świecie. Super. Grzegorz, to prawda jest, że ty najpierw założyłeś sklep internetowy, w ogóle koneser, dopiero później nauczyłeś się robić kawę? Tak, zgadza się. Początkowo też zacząłem, tak jak Dominika, od Allegro 1 lipca 2008 roku, dosłownie kilka dni po skończeniu szkoły średniej. Wiedziałem, że chcę założyć działalność, tak więc dosłownie kilka dni później działalność została przeze mnie założona. A pomysł na branżę przywiózł mi mój tata z Francji, ponieważ tata jest kierowcą, był w sumie kierowcą w PKS-ie, jeździł co weekend do Francji, wożąc pasażerów i systematycznie przywoził produkty do domu, tak? A to kawy, a to jakieś inne dobroci. No i tak mnie zainteresował ten temat z racji tego, że zawsze byłem jakąś osobą przedsiębiorczą i starałem się dorobić sam dorobić na swoje potrzeby, prawda, imprezy i tak dalej. Więc ta kawa wydała mi się interesująca. Zacząłem weryfikować, wybrałem się początkiem lipca samochodem osobowym pożyczonym od taty z przyczepką do Włoch, bo już zweryfikowałem, że nie Francja, a Włochy będą lepszym kierunkiem. Pojeździłem po supermarketach, przywiozłem trochę kawy. No i tak się zaczęło początkowo magazyn, wiadomo, w piwnicy, w garażu, idąc dalej. Systematycznie zmienialiśmy lokalizację, ale początkowo wystartowaliśmy od Allegro. Też faktycznie nie wiedziałem, co to jest sklep internetowy i tak dalej. O ile dobrze pamiętam, w 2009 roku wskoczyliśmy na Shopera, z którego wyszliśmy w końcem listopada 2011 roku. Tak naprawdę dopiero wtedy zaczął się taki poważniejszy biznes, ponieważ przez te pierwsze lata potrzebowałem dorobić po prostu na imprezy, tak? Byłem młodym człowiekiem, więc co innego było w głowie, a nie prowadzenie poważnej firmy. No teraz jesteśmy już troszeczkę dalej, gdzie indziej, więc i myślenie też się zmieniło. To nie jest tak trochę, że w waszych przypadkach te produkty były przypadkowe, no bo tak wymyśliłeś sobie, okej, kawa, no przypadek, tak naprawdę, że dzisiaj sprzedajesz kawę, to przypadek, tak? No można powiedzieć, że tak i systematycznie wchodząc w ten temat kawy dostrzegałem powiązane kategorie, tak, które są z kawą. Oczywiście pijąc kawę musimy ją w czymś zaparzyć. Parząc kawę, no musimy ją w czymś podać. Posiadając już ekspres do kawy musimy go przekonserwować, prawda? Systematycznie dodawaliśmy do oferty nowe produkty powiązane z kawą, herbatą, głównie w tym się specjalizujemy. Swoją asortymentową. Tak, dokładnie. Oczywiście z czasem dotarła do nas filtracja wody, bo jednak jest to mega ważne pod kątem kawy. Bez dobrej wody nie zrobimy dobrej kawy, więc to jest kategoria bardzo uzupełniająca się u nas. Powiedzcie mi, czy jest możliwość sprzedaży produktów, których się nie zna? Na takiej zasadzie, że ich się nie rozumie. No tak na początku zaczęliście, nie? Z mojego punktu widzenia na początku myślę, że jest to możliwe, będąc w fazie początkowej, z racji tego, że rozpoczynałem działalność na Allegro, to wystarczyło wygooglać opis, czy wyszukać opis kawy, zamieścić go na aukcji i to wystarczało. Mało kto dzwonił, oczywiście, no klienci też później dzwonili dopytywać się, więc tą wiedzę systematycznie uzupełniałem kursami barystycznymi, szkoleniami i tak dalej, więc tak naprawdę dopiero po roku, odkąd zacząłem sprzedawać kawę, można powiedzieć, że nauczyłem się pić kawę, tak, i po pierwszym szkoleniu zakochałem się w espresso, więc ta pasja
pasja w tej chwili jest cały czas. Tą pasją żyje cała firma. Śmieję się, że w dużo mniejszej firmie, kiedy było nas kilka osób, jeszcze wypijaliśmy dużo więcej kawy dziennie niż w niejednej lokalnej gastronomii, bo faktycznie no, te kawy wypijamy bardzo dużo w ciągu dnia. Więc ta pasja jest i we mnie, i wraz w całym zespole, który udało mi się zarazić. Usłyszeliśmy tutaj już taki początek historii, trzy historie. Pewnie zastanawiamy się, zadam to pytanie, z jakim budżetem startowaliśmy? Dominika, jaki budżet miałaś na start? To ja mówię zawsze w każdym wywiadzie i na każdym spotkaniu, że ja tak naprawdę można powiedzieć, że miałam 3000 zł. To była taka magiczna kwota. Naprawdę ona była niewyobrażalnie wysoka dla mnie. Ja nie pochodzę z majątnego domu. Byłam, tak jak mówiłam, nauczycielką. Cały czas dorabiałam na korepetycjach i po prostu nie miałam swoich pieniędzy. Jeszcze mieszkałam w Warszawie. Wiadomo, nie było tanio. Natomiast ten budżet, te 3000, ja go miałam dopiero wtedy, jak zakładałam sklep, czyli w 2005 roku. Przez rok handlując na Allegro, tak naprawdę miałam szczęście, że poznałam ludzi, którzy dali mi pierwsze buty w Komis. Tak się złożyło szczęśliwie dla mnie, że to było tak, że angielska firma wysyłała mi najpierw 12, potem 36 par, 60, 120 wysyłano mi w Komis. Ja to szybko sprzedawałam, oddawałam pieniądze i to, co zarobiłam, to dalej inwestowałam. Także te pieniądze z perspektywy czasu naprawdę wyglądają na mały, właściwie nawet żaden budżet. No ale takie to były czasy, że nie trzeba było aż tak dużo tych pieniędzy mieć, żeby wystartować z biznesem. Natomiast w moim przypadku ja sobie nie wyobrażam, żebym sprzedawała coś, czego nie kocham i czego nie znam w ogóle, bo ja tą miłość do butów mam od urodzenia, przekazaną w genach i wydaje mi się, że właśnie dlatego jestem tutaj, gdzie jestem, bo ja od początku kochałam buty, kocham je dalej i tutaj tak jak kolega mówi, że zaraził miłością swój team do kawy, tak ja zarażałam ludzi i zarażam nadal. Ale u ciebie zaczęło się faktycznie od tego, że te buty już kochałaś, tak? Miałaś tak, już pasję do tego. Ewidentnie, zobaczcie, ewidentnie jakie mamy... było tak, że ja nawet, moja mama wspomina, że jak pisałam listy do świętego Mikołaja, to te listy na całej stronie miały narysowane buty. I ja nic więcej nie chciałam, tylko chciałam buty. A pamiętajcie, że to były bardzo ciężkie czasy wtedy w Polsce i nie było ładnych, eleganckich butów dla kobiet. Ja mam taką małą stopę, rozmiar 35. Teraz już można kupić buty dla mnie, ale w tych czasach, tam 17-18 lat temu, to było naprawdę bardzo ciężko. Tylko sklepy dziecięce i może gdy tam przy dobrych wiatrach pojechało się do NRD, można było kupić może trochę ładniejsze buty. I było naprawdę bardzo ciężko kupić ładne sandałki czy szpilki na obcasie, a ja je kochałam. Po prostu oglądałam magazyny takie też, gdzie nie było tego dostępu do tak szerokiej gamy czasopism, ale to gdzieś udało mi się znaleźć, to po prostu to była miłość naprawdę od zawsze. Łukasz, a twoja miłość do książek? Dużo czytasz? Mikrofon. Teraz to głównie słucham audiobooków, ale pochodzę z rodziny, w której się zawsze czytało książki i czytałem dużo książek. U mnie to było przykucie pasji tak naprawdę w biznes, bo całe życie interesowałem się rozwojem duchowym, ezoteryką, różnego takimi rzeczami. Też się przyglądałem takiemu jednemu dużemu wydawnictwu z Białegostoku, który też prowadzi szkołę psychotroniczną i tak trochę popatrzyłem sobie, nie sprzedaję te książki. Mój kolega też otworzył wydawnictwo, ja je czytałem i jakby korzystałem swoje doświadczenie do tego, żeby je zacząć sprzedawać. Startowałem z budżetem zerowym praktycznie, ponieważ na branży książkowej można nadal też w Komis dostać książki. No więc tak naprawdę pierwszy jakiś tam regał zastawiony książkami to był towar w Komis, który po prostu sprzedawałem. Tak więc i w sumie nie pamiętam, czy trochę tata w trudnych sytuacjach pomagał, ale ogólnie większość to budżet taki wypracowany z bieżącej sprzedaży. Ale to chyba już tak się nie da. To właśnie, nie, czy się da, czy co zrobić, to przejdziemy. Ostatnia część naszej rozmowy będzie właśnie trochę taka poradnikowa. Zastanowimy się właśnie, jak w dzisiejszych czasach, gdybyście startowali z biznesem, gdyby dzisiaj miłość do butów Dominiki
była przykuwana w biznes. To co by dzisiaj Dominika zrobiła, ale słuchajmy cierpliwie, te pytania zadam później. A teraz chciałbym was zapytać o to, jak wygląda wasz dzień. Jesteście prezesami, właścicielami firm, założycielami. Taka codzienna rutyna, taki... Proszę, kto chętny? Ja mogę zacząć, bo mój dzień taki, wiecie, poniedziałek, wtorek, czy sobota, niedziela, święta, Wielkanoc, Boże Narodzenie, on każdy dzień wygląda właściwie tak samo. Z racji tej, że jestem prezesem, mogę pracować, kiedy chcę, mieć wolne, kiedy chcę i trochę mi się to miesza, tak naprawdę, to życie prywatne z tym, co się dzieje u mnie w firmie. Przez szereg lat było tak, że ja po prostu nie miałam wakacji. Nawet jak gdzieś wyjeżdżałam, to zawsze pracowałam. No i teraz to jest też tak, że ja wstaję bardzo wcześnie rano. Starałam się wstawać o 5, ale to nie da rady w zimie przynajmniej. 6:30 max, pobudka i mam czas dla siebie, piję pierwszą kawkę, czytam, sprawdzam jakieś wiadomości, przeglądam Instagrama, to stanowczo za dużo czasu na to poświęcam. No i potem mam taki czas dla siebie i dla córki, dla partnera, ale wtedy może dla Marcina mniej, bo on oddaje mi ten swój czas poranny z Marcelką, a potem sobie wieczorem odbija. Zawożę córkę do szkoły zawsze. Jeżeli jestem w Krakowie, to zawsze Marcelę zawożę do szkoły i 8:30 jestem w firmie i spędzam w niej bardzo dużo czasu, do 18, czasami do 19 i potem wracam do domu, spędzam czas z rodziną, głównie z rodzicami, z siostrą. Nie jest to na pewno 8 godzin? Nie, nie jest to możliwe, żeby pracować 8 godzin, ale to chyba nie dlatego, że po prostu nie jest możliwe, tylko ja naprawdę kocham swoją pracę i to jest tak wszystko powiązane, że no, można się zastanawiać, czy jak siedzę na Instagramie, to pracuję, czy nie pracuję. Ja uważam, że pracuję. Jak zasypiasz i myślisz o firmie? Tak. Jak zasypiam, to przed snem staram się przeczytać coś ciekawego. Ja też bardzo dużo czytam mnóstwo książek i kocham czytać. Także to trzeba się zastanowić, czy jeżeli czytasz książkę, to pracujesz, czy nie pracujesz? Jak oglądasz jakiś serial? Nie oglądam serial, lubię, zawsze lubiłam i wydaje mi się, że jeden z czynników, który wpłynął na sukces Dizzy, to, że oglądałam dużo seriali i inspirowałam się bohaterkami tych seriali. Dalej oglądam teraz w sobotę Selling Sunset, taki serial na Netflixie, oglądałam 7 odcinków z rzędu i robiłam notatki, jakie miały dziewczyny buty, jakie ciuchy. Czy to jest praca, czy nie jest praca? No, to tak wszystko naprawdę się miksuje. Także wracam do domu, spędzam czas z rodziną. Czasami zdarza mi się spędzać czas z koleżankami. To są mamy przyjaciółek mojej córki. Nie za bardzo mam, szczerze powiedziawszy, czas na spotykanie się w gronie takich przyjaciół, których gdzieś tam kiedyś miałam. Jakby są priorytety i ja coś poświęciłam. Takie mam wrażenie. Okay. Tak, Dominika, to wygląda u ciebie. Przepraszam, jestem gadu. Teraz panowie. Moją rolą moderatora jest trochę się wcinać czasami, także będę to robił. Łukasz, a jak to u ciebie wygląda? Tak przypominam sobie jeden z ostatnich naszych rozmów telefonicznych, to na wyciągu w Hopoku tak robiliśmy biznes prawie. No tak, bo lubię podróżować, jakby staram się korzystać z tego, że tutaj tak jak Dominika ma możliwość teoretyczną wyjechania, kiedy chcę i robienia tego, co chcę. Jednakże rzeczywistość jest troszeczkę bardziej brutalna. Wstaję tak samo wcześnie, 6:30, z rana przygotowuję śniadanie dla dziecka, wyprowadzam psa, tam 9:00 powiedzmy jestem w pracy i zazwyczaj pracuję tak do 16:00, 17:00, czasami 18:00, z tego powodu, że mam ogród za domem, który lubię czasami robić, albo zawsze żona dla mnie coś znajduje do zrobienia w domu. No i też fajnie wieczorem pobawię się trochę z dzieckiem. U nas jest troszeczkę inaczej, ponieważ ja biznes prowadzę razem z żoną. Moja żona Agnieszka prowadzi jedno z największych wydawnictw książkowych w Polsce, wydawnictwo kobiece. Oprócz tego bardzo mocno wspiera, razem prowadzimy tak naprawdę tanią książkę EB. W związku z tym u nas część naszej pracy to są obiady czy kolacje, tak zwane, że wracamy do domu, 6:00, siadamy. I zamiast rozmawiać o różnych ciekawych rzeczach, 3 godziny o pracy, tak? A następnie około
20-21 na komputer i jak dobrze się da, to 23-30 wyprowadzam psa i idę spać, jak się nie da, to 1-2 w nocy. I tak praktycznie codziennie ja i żona mniej więcej pracujemy, natomiast my pracujemy w dwóch turach i zawsze wieczorem 3-4 godziny przed komputerem trzeba przesiedzieć. Mam na przykład tylko inną żelazną zasadę, którą ostatnio stosuję dosyć skutecznie. To jest to, że od piątku, jak wracam z pracy, nie włączam komputera do niedzieli wieczorem i po prostu te dwa dni wykorzystuję na albo spotykanie się ze znajomymi, albo na pracę w ogrodzie, albo na jakieś wycieczki czy cokolwiek, tak żeby chociaż przez weekend sobie odpocząć. No ale minusem jest to, że na wakacjach zawsze jadę z laptopem. To nie jestem w stanie przestać jakby i zawsze muszę mieć odrobinę kontroli i czasami fajne pomysły wpadają wtedy. Słuchajcie, jak często w swojej pracy, na swoich rolach odczuwacie samotność, Grzegorz? Zaskoczyłem cię tym pytaniem, bardzo głębokim, tak? Tak, tak, tak. Już się zastanawiałem, jak tu wygląda mój dzień i tak dalej. Nie ma tak. Natomiast... Tak, jeszcze raz, odczuwasz samotność w swojej pracy? Taki moment czasami w swoim biznesie, w tym e-commerce, który robisz, że jesteś sam z nim na końcu? Momentami tak, z racji tego, że zaczynając działalność, tak naprawdę oprócz prac dorywczych, które wykonywałem jako młoda osoba, tak, dorabiając gdzieś tam w różnych miejscach, nie miałem doświadczenia pracując w innych miejscach pracy, doświadczając, jak działa firma od wewnątrz, tak, jak wyglądają struktury, jak się to wszystko tworzy i tak dalej. Tak naprawdę to wszystko, co powstało, zostało wypracowane przez moją, naszą intuicję osób, które wspólnie ze mną tworzą firmę. Jest też z nami Michał, który w sumie jest trzecim pracownikiem. Zaczynał w magazynie, a w tej chwili już od lat zajmuje się, jest szefem marketingu i świetnie mu to wychodzi. Więc czuję momentami taką samotność w momencie, kiedy faktycznie potrzebuję podjąć jakąś decyzję. Chciałbym porozmawiać z kimś, kto podobny problem miał, jak go rozwiązał, czy ma na to jakąś radę, aby możliwie popełniać jak najmniej błędów. Aczkolwiek tutaj też natrafiam na pewne trudności, ponieważ mimo tego, że w naszej małej miejscowości, jaką jest Stalowa Wola, strefa przemysłowa w miarę prężnie działa, jest wielu właścicieli firm z różnych branż i momentami próbując z kimś się nawet umówić, porozmawiać o tym, jak do tego doszedł, jak postąpić w danej sytuacji, no niestety zazwyczaj brakuje tej osobie czasu, żeby umówić się ze mną na kawę i podzielić jakąś, prawda, radą, więc wtedy faktycznie czuję taką samotność, bo dalej intuicja rządzi, tak, i czy moja intuicja, czy osób, z którymi współpracuję na co dzień, podejmujemy decyzje. To nie jest też tak, że nawet jeżeli mamy tego doradcę, już mamy z kim porozmawiać technicznie o czymś, to tą samotność i tak mamy na końcu? Wiecie, o czym mówię? Kiedy wracasz do domu, wracamy do domu i zastanawiamy się, że mamy jakiś problem, wyzwanie we firmie, bo często je mamy, te wzrosty nie wzięły się z samych sukcesów, było na pewno więcej porażek, że nie ma faktycznie z kim porozmawiać, nie? Nawet mąż, żona, partner, tak? To jest ten taki moment. Jak sobie radzicie? Pytanie, czy macie tak? Może nie wiem, może tylko ja tak mam czasami. Ale jak sobie radzicie w takich chwilach i co poza tym? U mnie osobiście w domu mało rozmawia się o pracy, bo akurat nie moja żona wraz ze mną nie współpracuje, ale pasją jest zarażona i bardzo często temat kawy ogólnie pojawia się w domu, bo już jakiś czas temu moja żona zaraziła się tą pasją i prowadzi świetny profil na Instagramie z pięknymi zdjęciami, jest fotografem, zresztą też serdecznie zapraszam odwiedzić profil Parzycielka, świetne konto i można też się bardzo dużo nauczyć, zdobyć wiedzy kawowej, bo też zaraża pasją do kawy innych, pokazując, w jaki sposób można ją prawidłowo przygotować. To rozmawialiśmy, więc... że się, kawa się często sprzedaje też w innych miejscach. Rozmawialiśmy wcześniej, że kawa występuje, hashtag kawa, tak? Czy w ogóle na Instagramie u ciebie, Dominika, w Dizzy. No, książka też się świetnie z kawą łączy, nie? Więc... Bardziej. Jeszcze bardziej, no na pewno bardziej. Więc o pracy może faktycznie mało rozmawiamy, natomiast kawa jest nam obecna cały czas. Samotności na pewno w domu nie czuję, bo dwóch chłopaków po godzinie 16 naprawdę no, potrafi wypełnić ten czas w pełni. Słuchajcie, mam do was pytanie, czy jest możliwe realizowanie
biznesu sklepu internetowego na kilku frontach, czyli realizowanie dwóch marek, czy wyobrażamy sobie to, że robimy sklep, gdzie mamy dwie, trzy marki, no i to pytanie kieruję jak do nikogo innego, jak do Łukasza, bo chyba w tym gronie się wyróżnia tym, że Glossel, spółka, którą zarządza, jest, są dwa sklepy internetowe, nie? Wy macie po jednym, nie? Z Dizzy tutaj zarządzacie dwoma, Łukasz spina dwa. No bo często słyszymy trzy, takim czymś, trzy nawet, tak? Często trzy, no tak, jeszcze czary mary. Słyszymy często, skup się na jednym, rób to jedno, nie? Na jednym biznesie, no przecież jeden sklep internetowy, ale trzy sklepy internetowe? Łukasz, wyjaśnij nam to. Nie, no to za dużo. Tak, jakby wydaje mi się, że moment, w którym powołaliśmy BI do życia, jakby stwierdziliśmy, że jest to marka, w którą chcemy więcej zainwestować, była już taką marką, w którą byliśmy naprawdę dużą, dojrzałą organizacją i mogliśmy sobie pozwolić na stworzenie dedykowanego zespołu. Jednakże z czasem się okazało, że zasoby, które myśleliśmy, że wystarczą do obsługi dwóch marek, nie wystarczają i tutaj trzeba było w innych działach wspierających je duplikować bądź walczyć o zasoby i w sumie prawda jest taka, że zasobów mamy za mało na to, żeby odpowiednio dużo obydwoma markami się zaopiekować. To wynikało jakby z pewnej potrzeby, pasji czy jakiejś takiej chęci stworzenia marki, która będzie miała większy potencjał do wzrostu niż tania książka.pl, tak? Ponieważ tutaj i domena, i asortyment trochę nas w pewnym momencie zaczął ograniczać. Wiedzieliśmy, że nie urośniemy tak dużo, jak moglibyśmy, gdybyśmy mieli bardziej ogólną nazwę, a z drugiej strony klienci, nasi przyjaciele marki jakby kochają to, to, że jesteśmy księgarnią czystym, takim praktycznie pure playerem książkowym, nie znajdziesz się u nas kosiarek do Mestosa ani różnego innego produktu, co w innych dużych e-commerce'ach sprzedających kiedyś książki można w chwili obecnej znaleźć, więc my jakby na tym korzystamy. Stąd powstała ta druga marka, ale jest to trudne. Muszę przyznać, że jest to naprawdę bardzo trudne i nie polecam, bo lepiej się skupić na jednej marce. To jest super porada, myślę, że słyszeliście to? Jeżeli macie dwa biznesy i tak dalej, zastanówcie się bardzo szczerze. Łukasz, dziękujemy za twoje szczere, brawa za to wyznanie, naprawdę. Chciałem zapytać was o zespół. Jak rekrutowaliście pierwsze kluczowe osoby? Pamiętacie tą pierwszą rekrutację, taką, która tutaj się już pojawiło, Grzegorz i twój kolega, tak? Czy dzisiaj te osoby, które rekrutowaliście na początku, są do dzisiaj z wami? Jak się wtedy rekrutowało? Jak to wyglądało, tak? Zbudowanie wizji komuś, żeby ktoś wszedł przy tych budżetach waszych, no, marnych, nie? Jak to wyglądało? Powiedzcie nam. Może ja powiem, postaram się krótko. Na początku to było tak, że łapało się rodzinę. Ciocie, przynajmniej u mnie tak było, ciocie, kuzynkę, wujek pomagał, mama, tato, kto miał tylko chociaż trochę wolnego, to prosiłam, żeby pomogli i faktycznie część z nich, na przykład moja kuzynka najbliższa w średniej szkole zaczęła u nas pracować i nadal jest w Dizzy. Potem koleżanki tej kuzynki ze studiów i to tak szło dalej. Natomiast jeżeli chodzi o takie poważne rekrutacje, to tu bym mogła opowiedzieć o jednej rekrutacji mojego dzisiaj wiceprezesa już i członka zarządu Maćka, którego poznałam podczas wdrożenia nowej platformy w Dizzy i tak się mu przyglądałam i wiedziałam, że robi kawał dobrej roboty i że na pewno mnie na niego nie stać. Także to było pewne, bo potem już nawet jak z nim rozmawiałam, to już wiedziałam, że mnie nie stać i zaproponowałam mu udziały w firmie za to, żeby zgodził się przyjść do Dizzy. Jakieś 5% i no oczywiście oprócz poborów, ale nie tak wysokich, na jakie Maciej wtedy zasługiwał. I to tak wyglądało, że to była taka łapanka wtedy, bo wiadomo, firma była mała, nie było nas stać i albo rodzina, albo jakimś tam sposobem. Rodzina rodziną, ale przychodzi ten moment, kiedy potrzebujesz ekspertów już, nie? Tak, ale ja muszę powiedzieć szczerze, że ci eksperci przyszli do nas późno. Bardzo późno tak naprawdę, bo ja ekspertów miałam od początku u siebie, bo pamiętajcie, że zaczynając tak wcześnie, my naprawdę już wszystkiego uczyliśmy się sami. To ciężko było znaleźć później eksperta, który wie coś więcej niż my. To brzmi może nieładnie, ale skoro myśmy się uczyli sami wszystkiego, no to naprawdę mieliśmy ogromną i mamy zresztą ogromną wiedzę o e-commerce. No, i dopiero tak naprawdę, kiedy wspomniałeś, że w 2018 roku wszedł do nas
inwestor, to był taki game changer, gdzie zaczęliśmy zatrudniać na przykład dyrektora finansowego i kilka innych osób na takich wysokich stanowiskach i dopiero wtedy, poznając te osoby i wiedząc, jak dużo wniosły do firmy, sobie pomyślałam, Boże, czego tak długo czekaliśmy, że warto byłoby wcześniej zainwestować, żeby te osoby mieć wcześniej w firmie. No ale to wiecie, no człowiek uczy się całe życie. Wcześniej, no i podajesz takie rozwiązanie też, które jest już znane na rynku. Udziały, tak? 5% to jest jedyna osoba, która dostała udziały, czy ktoś? Nie, ja byłam taka, miałam hojną rękę, jeżeli chodzi o udziały, ale autentycznie mogę powiedzieć to w tej chwili i mówię to zresztą zawsze, nie było ani dnia w moim życiu biznesowym czy prywatnym, żebym żałowała, że te udziały dałam, bo jest nas piątka. Ja mam oprócz oczywiście inwestora tego strategicznego CCC, który ma w tej chwili już 75% udziałów i to była na pewno biznesowo najlepsza decyzja w moim życiu, jaką podjęłam. To tak na marginesie. A oprócz CCC jestem ja z największą ilością udziałów w Dizzy, bo przed CCC miałam 65%. Jest Paweł, który był w Dizzy od samego początku i ma 20% udziałów, miał przed wejściem CCC. I to, nie ukrywam, to był mój pierwszy partner, taki wieloletni. Paweł ze mną założył firmę. I potem nasze drogi takie prywatne się rozeszły, natomiast przyjaźnimy się bardzo i w pewnym momencie pomyślałam sobie, że jemu się jednak należy ta część Dizzy. Potem przyszedł Maciek, na którego, jak mówiłam, mnie nie stać było wtedy i przyszedł do Dizzy, bo dostał udziały i no jest w tej chwili oprócz Pawła drugim wiceprezesem Dizzy i dzięki nim, wracając do twojego wcześniejszego pytania, nie czuję się samotna, bo kiedyś tak faktycznie było, że były decyzje, z którymi walczyłam, a mając panów dyrektorów, panów w zarządzie, nie mam tego poczucia już od tamtej chwili. I jest jeszcze moja siostra takim mniejszościowym udziałowcem i to z nią było tak samo jak z Maćkiem, bo Kaja mieszkała bardzo długo za granicą, jest takim kreatywnym człowiekiem bardzo mocno i kiedyś zaczęliśmy mieć problemy w studio, trzeba było stawiać na content, robić zdjęcia i tak dalej i Kaję poprosiłam, żeby wróciła do Anglii, z Anglii do Polski. No i też jeszcze wtedy mnie nie było stać. Wspomniałaś o rekrutacji jednej z kluczowych, dyrektor finansowy, tak? Tak. I to wskazówka dla was, bo też rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli myślicie o sprzedaży biznesu, albo dopiero się przygotowujecie do tego, jest to osoba, którą zdecydowanie warto wcześniej i Dominika powiedzieć. Tylko, że u nas nie było Roberta. Dyrektora finansowego nie było, jak sprzedawaliśmy udziały. Fajnie, gdyby było, bo wiesz, ile kosztowało właśnie, przygotowanie do inwestycji. Jeżeli ktokolwiek z was ma firmę i myśli o sprzedaży firmy, myśli o pozyskaniu inwestora, to dyrektor finansowy w moim mniemaniu jest absolutnie kluczową osobą, bo ja utonęłam w Excelu. Na 2 lata, bo 2 lata trwał proces rekrutacyjny. Ja 2 lata miałam wyjęte z kalendarza, bo cały czas robiłam prezentacje i siedziałam w Excelu. Zatrudnijcie finansowego za każdą kwotę, bo to się zwróci. Panowie Grzegorz i Łukasz, jak się rekrutuje w małym mieście, w większym mieście, ale nadal to nie są stolice. Jak się rekrutuje w Stalowej Woli? Jak się wtedy rekrutowało i dzisiaj? Znaczy, początkowe rekrutacje to też wyglądały podobnie, że faktycznie sięgało się po rodzinę. Ja tak kojarzę, pierwszą niezatrudnioną w sumie osobą była moja mama, która nie pracowała i pomagała mi zanosić paczki na pocztę, kiedy ja wykonywałem inne obowiązki. Co prawda w ubiegłym roku stała się już takim finalnym pracownikiem, wróciła po latach do firmy, rezygnując z poprzedniej pracy. Natomiast jeśli chodzi o obecne rekrutacje, przyznam szczerze, że mimo tego, że Stalowa Wola jest małym miastem, nie mamy problemu z ludźmi poza branżą IT, bo jednak ze Stalowej Woli wiele osób wyjeżdża do większych miast i tutaj te kompetencje na pewno jest ciężko znaleźć, jeśli chodzi o pracowników czy fizycznych w magazynie, czy pracowników biurowych. Z tym nie mamy problemu.
bo no, nasza firma cieszy się dość dobrą reputacją też w regionie, więc chętnych przerekrutacji nie brakuje. Początkowo też wszystkie kompetencje staraliśmy się zdobywać we własnym zakresie i osoby ambitne, które się uczyły i tak dalej, awansowały ze stanowiska na stanowisko, tak, więc czy z magazyniera na szefa marketingu, czy podobnie jak mój brat, który jest w dalszym ciągu w firmie i bardzo, bardzo mi też pomaga na co dzień, stanowiąc taką, można powiedzieć, moją prawą rękę. Więc obecnie z zatrudnieniem nie mamy problemu poza kompetencjami takimi większymi. Rzadko to się słyszy. Tak. Wiem, że rzadko to się słyszy i przyznam szczerze, nawet rozmawiając z lokalnymi przedsiębiorcami, też to bardzo często słyszę, że mają problem z zatrudnieniem. Łukasz na ciebie patrzy, że chce ci zadać to pytanie, jak to robisz, pewnie po bardziej szczegółowo, bo a teraz do Łukasza zmierzam. Łukasz, chyba nie było tak łatwo u ciebie, bo no, to jeden z powodów biura w Warszawie jest właśnie kadra, tak, zarządzająca. No tak, ponieważ o ile cały czas nie mamy problemu w Białymstoku z zatrudnieniem pracowników jakby niższego szczebla, czy to na magazyn, czy do takich prostszych prac biurowych, biuro obsługi klienta, o tyle znalezienie ludzi z kompetencjami wyższymi niż my mamy w firmie, sobie sami wytworzyliśmy, jest teraz coraz bardziej trudne. Dlatego od pewnego czasu, w sumie od jakichś 4-5 lat, zacząłem sięgać czy szukać ludzi poza Białymstokiem, ponieważ rekrutacje na stanowiska takich wysokich kompetencji, czy z zakresu marketingu, czy z handlu, są po prostu w Białymstoku takich ludzi już nie ma. Jesteśmy jednym z największych e-commerce'ów, jeśli nie największym e-commerce'em na Podlasiu, tak więc potrzebujemy ludzi, którzy mają większe doświadczenie niż my. Stąd decyzja rok temu otwarcia biura w Warszawie. Po tym, jak już mieliśmy i dyrektora finansowego z Warszawy, i paru partnerów, i konsultantów, i dyrektora handlowego, otworzyliśmy biuro i teraz tak naprawdę coraz więcej szukamy ludzi w Polsce. Teraz kogoś z Krakowa czy z Poznania zatrudniamy. Pomogło wam to, że otworzyliście biuro w Warszawie pod względem rekrutacji, czyli w większym mieście? Trochę tak, ale to był jeszcze czas pandemii tak naprawdę. Ludzie są przyzwyczajeni coraz bardziej do pracy zdalnej. My oczekujemy od czasu do czasu, że ktoś przyjedzie, ale tutaj w Warszawie buduje się nam fajny zespół, coraz większy. Tutaj też mamy w Warszawie i w Polsce mamy też większą część wydawnictwa, bo w Białymstoku taka podobna sytuacja. Jesteśmy największym wydawnictwem w regionie i nie ma ludzi z kompetencjami. Tak więc no, ja jestem zmuszony tak naprawdę tych wysokich specjalistów rekrutować poza Białymstokiem. Ja tak jeszcze do uzupełnienia, ja jestem przekonany, że te problemy dopiero są przed nami, bo my tak naprawdę struktury i kompetencje już faktycznie z wyższego szczebla rozpoczynamy ściągać. Znaczy już zaczęliśmy już jakiś czas temu, tak? Natomiast budując struktury firmy, ja wiem, że w Stalowej Woli będzie nam ciężko znaleźć. Myślisz o jakiejś nowej lokalizacji? Czy zdalnie, wszystko remote? No, czasy mamy takie, że faktycznie zdalnie możemy bez problemu pracować, natomiast ja lubię z ludźmi pracować stacjonarnie, bo to jest zupełnie inna relacja, więc jeżeli będziemy szukać, to podejrzewam, że być może w Rzeszowie, w mieście, gdzie tych kompetencji jest bardzo dużo, których potrzebujemy my jako firma, a stosunkowo jest to tak. Firmy z Rzeszowa szukają jeszcze dalej, tyle ci powiem. Więc tam pewnie też będzie ciężko, więc tak. Ale kiwnęliście wszyscy, że blisko ludzi chcielibyście pracować. Tak zauważyłem, nie? Że dążymy do tego, tak, żeby ten zespół mieć blisko. Ja powiem, że ja nie przepadam za pracą zdalną. Nawet jak był COVID, to większość czasu spędzałam w firmie. I po prostu jestem taką chyba osobą starej daty. Po prostu lubię sobie usiąść, porozmawiać z kimś o tym, co się dzieje w firmie. To przy okazji takie nawiązuje się relacje. Nie rozmawia się tylko o firmie tak naprawdę. Rozmawiamy też o prywatnych rzeczach i jest jakoś łatwiej. Ja nie mówię nie dla pracy zdalnej, ale ja osobiście wolę spotkać się z ludźmi. Tak jak tutaj, na żywo. Jakby to, wydaje mi się, że to jest też właśnie kwestia tego PESEL-a, tak? Ponieważ tak, bo jakby my zatrudniamy ludzi o różnym wieku i te pokolenie najmłodsze, no to tylko praca zdalna.
i oni nie czują żadnej potrzeby, żeby się spotykać, wchodzić do pracy i jakby ma to swoje plusy, bo dzięki temu możemy zdobyć ludzi, którzy są poza siedzibą. No ale ja tutaj, podobnie jak Dominika, też preferuję kontakt bezpośredni i taki, bo może jesteśmy po prostu ludźmi starej daty, ale wydaje się mi, że to jest in plus, ponieważ no, nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego. Ustaliłeś tą komunikację wcześniej z Dominiką? Nie, to po prostu tak wygląda, tak naturalnie. Mamy dużo wspólnego. Tak. Jak słyszę, jak opowiadasz swoją historię. To... Słuchajcie, jak rozmawialiśmy wcześniej, to cała trójka się wymieniła, a ja kupuję u ciebie to, a ty u mnie to, a ja u ciebie to, nie? Także wszyscy mają tutaj coś ze sobą wspólnego. Chciałem was zapytać o te trudne chwile, bo one najwięcej uczą i myślę, że tutaj wszyscy chcielibyśmy się dowiedzieć, jakich błędów nie popełniać. I chcielibyśmy usłyszeć od was, które momenty w waszych firmach, w waszych e-commerce'ach były kluczowe. Takie, jak teraz coś pomyśleliście, to jest chyba to, nie? Co było kluczowe, że urośliście tu, gdzie jesteście dzisiaj? Kluczowe, a zarazem, domyślam się, stresujące, tak? To może ja zacznę, dobrze? Ponieważ przez wiele, wiele lat budowałem biznes w oparciu o model tak zwany order for order, tak zwane OFO, czyli bez magazynu. Mieliśmy mały magazyn, który tak naprawdę odbierał paczki od dystrybutorów, przepakowaliśmy to i wysyłaliśmy. I tak działaliśmy naprawdę jakieś 13-14 lat, aż w pewnym momencie ta skala tych paczek była naprawdę duża i trzeba było podjąć decyzję, co robimy dalej. Byliśmy uzależnieni od dystrybutorów, nie współpracowaliśmy bezpośrednio z producentami, z wydawcami, co miało swoje plusy, miało swoje minusy. I jakby takim jednym z takich najbardziej kluczowych rzeczy była decyzja o tym, że jednak zmieniamy model na własną logistykę, że potrzebujemy jednak magazynu, ludzi i to zrobiliśmy. Zrobiliśmy to po to, żeby móc wysyłać szybciej, żeby mieć większą kontrolę, żeby budować bezpośrednie relacje z dostawcami, żeby sprawić, żeby klienci krócej czekali na te paczki. I szczerze powiem, to oczywiście pomogło nam to bardzo urosnąć. Pierwsze lata, kiedy to robiliśmy, to wchodziliśmy na magazyn, on był już po 3 miesiącach za mały. Zmieniliśmy magazyn i był znowu po 3 miesiącach za mały. Teraz mamy magazyn, który jest bardzo duży, bo mamy prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i on jest za drogi i również jest za mały na nasze potrzeby, ale jest również za drogi, tak więc, ale to też sprawił, że nagle firma mi skokowo urosła. Ja miałem taką sytuację, że w ciągu roku podwoiliśmy zatrudnienie z 90 do 180 osób, a potem dołożyliśmy jeszcze 150. W ciągu 2 lat doszło tak na dzień dobry z 250 osób i to jest mega stresujący taki rozwój firmy. Wydaje mi się, że to było bezwzględne. Musiałem to zrobić, tak musieliśmy jako spółka ten krok poczynić. Poczęliśmy go dosyć późno, przez to było tak skokowo się wydarzyło. No ale jakby konsekwencje tego ponosimy cały czas i teraz z tyłu głowy trzeba dalej myśleć, co dalej. Tak? No bo taki e-commerce, jaki my prowadzimy, trzeba mieć magazyn, jeżeli jest swój, w sensie taki, że się własnym zarządza, nie jest w outsourcingu, nie ma firmy logistycznej, która przyjęła te całe obowiązki. W związku z tym to jest bardzo duża część biznesu, na który trzeba patrzeć i który trzeba bardzo liczyć i bardzo efektywnym być, bo można bardzo szybko popłynąć. Ale dzięki temu zbudowali się dużą bazę produktów. Dominika powiedziała, że nie ze względu na cenę kupuje w taniej książkę, tak rozmawialiśmy, tylko po prostu co nie wpisze, to znajdzie w tania książka. Więc zobaczcie, dostępność produktów, też często o tym mówię, jak już jestem w danej branży, to jak najmocniej eksploruję. Grzegorz, też o tym mówiłeś, nie? Kawy, ekspresy, wszystko, co się ze sobą łączy. Im większy wybór, tak żeby użytkownik jak wchodzi na ten sklep, to po prostu, żeby nie musiał porównywać w innym sklepie, w konkurencji, tylko żeby mógł porównywać w swoim sklepie po prostu, nie w tym jednym. Ile przeprowadzek wy mieliście z magazynami? Bo tutaj temat magazynu się pojawił, on jest bardzo częsty przy e-commerce. To jest kolejna rzecz obok tych finansowego, to jest magazyn, tak? No, często sobie mówimy, że e-commerce, marketing, strony internetowe i tak dalej, ale najwięcej zmartwień, najwięcej stresu wydaje mi się, że jest właśnie w tematach przepustowości magazynu, i w tamtym obszarze też, nie? Ile mieliście przeprowadzek? Ja to tak się podśmiechuję, słuchając, co kolega mówi, bo u nas dokładnie było to samo. Jeden magazyn, jak tylko się przeprowadziliśmy, już się od razu wiedzieliśmy, że jest za mały, drugi, trzeci.
ten, co mamy teraz, też już jest za mały i mamy kolejny, który już wiemy, że jest za drogi. Dokładnie to samo, ale przejdziemy do niego, bo po prostu musimy to zrobić, bo mamy takie potrzeby. Faktycznie logistyka jest ogromnym wyzwaniem zawsze w e-commerce, wszędzie. Na pewno u Grzegorza też, bo po prostu zawsze tak jest, że logistyka jest ogromnym wyzwaniem. U nas tak samo przeprowadzaliśmy się kilkakrotnie z magazynu do magazynu i tak samo wielokrotnie zmienialiśmy biura. Grzegorz, twoja historia z magazynami? Znaczy tak jak liczę od początku historii, to jest 7, natomiast od 11 roku, gdzie już faktycznie wynajmowałem taką poważniejszą powierzchnię 100 metrów kwadratowych, a nie była to piwnica czy garaż gdzieś tam na osiedlu, no to w tej chwili mamy 4 przeprowadzkę. Natomiast przeprowadziliśmy się do magazynu początkiem września ubiegłego roku. No i w grudniu okazało się, że już się robi ciasny, tak, a ma 2000 metrów kwadratowych, więc jest ciasny. Czy jest za drogi? Tego nie mogę powiedzieć, bo mamy własny magazyn, więc to troszeczkę inaczej wychodzi kosztowo. Natomiast no, miejsca cały czas brakuje i to mam wrażenie, że też jest niesamowicie trudne skalowanie, bo jeśli mamy miejsce, które umożliwia nam wynajęcie systematycznie większej powierzchni i dokładanie przestrzeni magazynowej, super, bo w każdej chwili, kiedy jest nam potrzebna dodatkowa przestrzeń, to możemy ją podnająć. Natomiast takie sytuacje raczej bardzo rzadko się zdarzają, a jest wtedy konieczność całkowitej zmiany lokalizacji. Ale macie swój magazyn i jeżeli będziecie rosnąć, to nie martwisz się, że jakiś pomysł, żeby wynająć, czy żeby rozbudowywać? Pomysł jest taki, że mamy jeszcze ponad 0,5 hektara działki wolnej, więc możemy dobudować halę. Planuję jeszcze zakup dodatkowej działki, która też nam umożliwi przyszłą rozbudowę, więc tak naprawdę jeśli będą potrzeby, to pewnie będziemy w międzyczasie wspierać się jak do tej pory namiotami na zewnątrz, bardzo szczelnymi, i wynosimy tam mało wartościowe rzeczy, które zazwyczaj służą do przechowywania materiałów związanych z wysyłką, kartony, folie, nie folie, bo jednak wbrew pozorom to nam zajmuje, szczerze mówiąc, obecnie już około 150 miejsc paletowych, a to nie jest mało, tak? Więc zawsze można tanim kosztem wyprowadzić to do namiotów na zewnątrz. Tak, jakaś podpowiedź, namiot też jest tymczasowo, nie? Nawet takie delikatne produkty, można powiedzieć, nie? Spożywka, nie? No bo kawa, znaczy, jeśli chodzi o spożywkę, to oczywiście to wszystko jest wewnątrz w magazynie. Okay. Tutaj tylko takie materiały zużywalne, tak? Do wysyłki. Czyli twoja droga jest swój magazyn, tak? Wiem, Łukasz, tak. Jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Zdecydowałbyś się na zakup działki i budowę magazynu? Teraz nie. 10 lat temu, gdybym wiedział, że będę miał taki biznes jak teraz, to tak. Wydaje mi się, że obecnie jest to... Na tyle te potrzeby się zmieniają i na tyle są to tak olbrzymie koszty. Ja nie mam inwestora, jakby my utrzymujemy się sami ze sobą. Taka inwestycja, myślę, żeby nas po pierwsze zabiła finansowo, a po drugie odciągnęłaby nas od tego, co jest ważne, czyli od rozwoju biznesu. Ja cały czas czuję jakby presję wynikającą z tego, że logistyka zaczyna być coraz droższa w obecnych czasach i tak naprawdę mam takie wrażenie, że my zamiast sprzedawać, staramy się coraz bardziej optymalizować koszty, tak? I to powoduje, że chociaż taki magazyn jest drogi, to jednak to, że się tam po kilku latach można się z niego bezpiecznie wyprowadzić, przenieść się do większego. Dla mnie na przykład problemem jest lokalizacja. Ja czuję, że moi klienci, powiedzmy, oczekują szybszej wysyłki, szybszej dostawy. Z Białegostoku nie jestem w stanie tego dostarczyć. Nie jestem w stanie dostarczyć do Warszawy tego samego dnia. Mamy wczesne odbiory, a chciałbym mieć dużo późniejsze. Tak więc powiedzmy, gdybym zainwestował w magazyn w Białymstoku przy takim szybkim e-commerce, jaki my mamy, gdzie klient chce mieć natychmiast, to bym po prostu był skazany na permanentne życie, bądź wynajem i kolejne budowanie. Tak więc raczej bardziej szukałbym czy partnera logistycznego, z którym, który mógłby na przykład dla mnie to zbudować. Albo ktoś, kto na przykład zbuduje dla mnie magazyn dopasowany do mnie, bądź fulfillment, bądź po prostu wynajem tylko nowszej, już wyposażonej hali, z której po prostu będę mógł wysyłać, ponosząc te koszty, ale wiedząc, że to już działa i klienci na tym po prostu skorzystają i podniesie się jakość obsługi klienta. Dominika? Ja dokładnie to samo. Pewnie 10-15 lat temu, jakbym wiedziała,
ile będę wysyłać paczek w 2022 roku, to wtedy bym kombinowała inaczej. Teraz ta logistyka jest tak droga, że nawet nasz inwestor, który ma zdecydowanie najwięcej, największe fundusze z nas wszystkich, przenosi magazyny do impostu. Także logistyka jest ogromnym wyzwaniem, tak jak mówiłam wcześniej, ogromnym, drogim, i pamiętajmy, że to nie są tylko magazyny, to jest automatyzacja, robotyzacja i tak dalej. To już jest inny świat, nie ten, w którym myśmy zaczynali swoje biznesy. Także my nie planujemy na pewno zakupu. Logistyka dużym wyzwaniem. O te wyzwania jeszcze chciałbym was zapytać i kaliber problemów. Jak teraz zrobimy taką retrospekcję do 5 lat, 10 lat temu, jakie mieliście największe problemy, a jakie macie dzisiaj? Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że wraz z latami kolejnymi, które tam płyną, zwiększa nam się kaliber problemów, nie? I chciałbym was zapytać, czy macie jakieś takie przemyślenia w tym obszarze? To ja też może zacznę i powiem, że przynajmniej z mojej strony te problemy są cały czas takie same, tylko ten kaliber jest większy. Ja jak popatrzę wstecz, 5 lat temu miałam problemy z kasą, tak naprawdę, bo wtedy nie miałam inwestora i nie miałam kasy. I drugi taki znaczący problem to byli ludzie i rekrutacje i ogromna rotacja pracowników. I to się teraz nie zmieniło. Teraz nadal, żeby się rozwijać i realizować budżety, realizować plany, które mamy w tej chwili nałożone przez inwestora, potrzebujemy ogromnej ilości funduszy. To raz, a dwa, rekrutacje, które trwają cały czas i ciągła rotacja. No to mnie na przykład to dobija, szczerze powiedziawszy. Także to jest problematyczne i dla mnie wiąże się z ogromnym stresem. Jakby to, że odchodzą ludzie, gdzieś idą dalej, to mi naprawdę pęka serce czasami i to jest dla mnie chyba największy stres. Panowie, u was, jak sobie radzicie z odejściami pracowników? No bo też takie na pewno są. Czy macie rotację zero? Nie. Znaczy u nas, przyznam się, że jest bardzo mała rotacja, ale to też jest inna skala biznesu, bo my obecnie zatrudniamy blisko 80 osób, a tutaj podejrzewam, że ta ilość zatrudnionych osób jest zdecydowanie ile większa, macie, tak, i zdecydowanie większy rynek w pracy. W pikach z 450 nawet. 450? Dominika, u was samo? Nie, u mnie, jeżeli chodzi o biura, to jest też około 80 osób. Jest bardzo dużo osób w logistyce, w magazynie. Natomiast tam jest większość osób zatrudnionych z agencji. A u ciebie, Łukasz, 400 to też jest z magazynem już, nie? To... Tak, tak, bo tak mam ze 120-140 osób biurowo, tak można powiedzieć, że biurowych, a reszta to logistyka. Jak są rotacją? Mówisz, że niska? Jest bardzo niska, tak, ale to też wynika pewnie z tego, że u nas jest zdecydowanie mniejszy rynek pracy, ale zobacz, jest to zdecydowanie jest mniej opcji. Ciekawy, tak, pomysł na prowadzenie biznesu, jeżeli zakładacie biura i tak dalej. Może to też jest jakiś kierunek troszeczkę w mniejszych miastach. Które choć gdzieś... tu podejrzewam ten problem, który niedługo nas spotka, czyli brak ten kompetencji, jednak w mniejszym mieście będzie dotkliwy i tu na pewno się pojawi, bo on już się powoli pojawia, ale nie jest na ten moment jeszcze jakoś bardzo, bardzo dotkliwy. Powiedzcie mi, tak trochę skaczę może na kolejne pytanie, ale produkty i zmiany, pomysły, jeżeli chodzi o rozszerzanie oferty, bo rozmawiamy o tym, że chcemy rosnąć, że zastanawialiście się, Dominika, tutaj zapytam cię później o inwestora, skąd te decyzje, skąd taka potrzeba, żeby rosnąć właśnie, ale żeby rosnąć, to też czasami mamy taki pomysł, jak dodajmy nowe produkty. No i czasami niektórzy idą już tak grubo, jak tu powiedział Łukasz, że książki i wiertarki, nie? No i jak to u was jest? Czy były takie momenty, że czuliście, że to jest dobry moment, żeby dodać? I kiedy to jest ten dobry moment, żeby dodać kolejną kategorię? U nas bardzo dobrym momentem była ogólnie zmiana nazwy głównego profilu, bo wywodzimy się z domeny kawywłoskie.pl, która była bardzo ograniczająca. Zresztą to, co powiedział też Łukasz wcześniej, jeśli chodzi o tanią książkę. I zmiana nazwy na Conesso też nam otworzyła bardzo szeroko możliwości. Oczywiście w dalszym ciągu jesteśmy cały czas specjalistycznym sklepem, który oferuje określony asortyment dookoła kawowo-herbaciane i tak dalej.
dalej. Ogólnie zamysł jest taki, aby rozszerzać też produkty, jak to kiedyś nazwa Conesso powstała ogólnie od konesera, tak, który też doświadcza i próbuje dobrych produktów, więc tu na pewno będziemy rozwijać nasz asortyment w kierunku takich produktów, które kojarzą się z koneserem. Natomiast mocno w naszej branży i u nas rozwijamy ofertę sprzętów, ekspresów do kawy i tak dalej. Przez najbliższe przynajmniej 2 lata myślimy w dalszym ciągu rozwijać się z asortymentem nam bliskim i specjalistycznym. Dominika, Dizzy to buty przede wszystkim, jak myślimy, jak tak się zaczynało. Dzisiaj Dizzy to coś więcej. Kiedy był ten moment i dlaczego? Tak, w grudniu wprowadziliśmy ofertę ubrań i w tej chwili to już jest 25% naszej sprzedaży ubrania. Wiecie, jeżeli chcecie rosnąć, chcemy rosnąć, no to są na to sprawdzone sposoby. Jednym z nich to jest po prostu poszerzanie kategorii. I ja, szukając inwestora, po prostu miałam plan na 5 lat i wiedziałam, że w pewnym momencie będę musiała wprowadzić nowe kategorie. I ten plan był, on się trochę przesunął w czasie do przodu. COVID przyspieszył ten rozwój Dizzy i przyspieszył rozwój, wdrożenie ubrań. Natomiast no jeżeli chce się rozwijać, to jest taki must have, te nowe kategorie. Po prostu to musi być, musi zostać wdrożone. Takie stanowisko we firmie jak kategorii menadżer, ktoś, kto dba o kategorię, o drzewko. Tak, to jest tak, że zatrudniliśmy oczywiście taki team 8 osób, które zajmują się ubraniami. Tylko i wyłącznie osoby oczywiście z doświadczeniem i ten produkt menadżer przyszedł do nas z firmy, która zajmuje się sprzedażą ubrań. No powiem szczerze, my próbowaliśmy to robić swoimi zasobami. Wydawało mi się, że sprzedawanie ubrań to jest to samo co sprzedawanie butów, ale tak nie jest, już to wiem. W związku z tym trzeba było zatrudnić nowe osoby dedykowane do tej kategorii i mam wrażenie, że to po prostu tak musi być, że po prostu jeżeli wprowadzamy nowe kategorie, to wprowadzamy też team, który się zajmuje tą kategorią. No i otwierają nam się opcje upsellingu, cross-sellingu, tak? Możemy kompletować, robić luki. Tak, no wiecie, u nas jest łatwo, bo to jest jednak sklep modowy. Sprzedajemy bardzo dużo za pomocą social mediów i tam ten total look po prostu sprzedaje. Pokazać atrakcyjnie wyglądającą kobietę ubraną od stóp do głów, produkt, który możecie jednym kliknięciem dodać do koszyka, jest na pewno in plus i ułatwia to sprzedaż i na pewno będziemy rozszerzać sprzedaż w Dizzy o kolejne kategorie. Łukasz, a wy jaki macie pomysł na rozszerzanie, na co chcecie zrobić, żeby dalej rosnąć? Znaczy ja może trochę cofnę się do przyszłości, bo tutaj w ogóle potwierdzę to, co Dominika powiedziała. Zanim powstało BIM, mieliśmy coś, co się nazywa Ale Zielony Sklep.pl, taka fajna nazwa, żeby być zbliżonym do innej marki na A i pierwszych na listingach. I to był taki miks sklepu stacjonarnego ze zdrową żywnością, ze sklepem internetowym, ale nie było nikogo, kto się tym opiekował. I przez 2-3 lata to tak sobie stało i leżało, aż wreszcie pojawił się dyrektor, znaczy obecnie dyrektor handlowy FMCG u nas, który po prostu wziął się za robotę, zmieniliśmy nazwę, zmieniliśmy markę, wprowadziliśmy nowy asortyment i to zaczęło hulać u nas. FMCG to jest od 30 do 40% obecnie sprzedaży i to na tym sklepie miksujemy z książkami, ale to książki są powiedzmy dodatkiem do całościowych zakupów i tutaj tak naprawdę właśnie my też generujemy wzrosty poprzez szukanie komplementarnych produktów też sezonowych, tak jak mamy sezony na ubrania, to na sezony, nie wiem, grill na przykład, czy święta, ta oferta jest regularnie zmieniana, tak żeby po prostu mieć non-stop coś do zaoferowania poza korem, którym jest ta zdrowa żywność, czy produkt dla matki dziecka. No a jeżeli chodzi o nas,
no to my tak naprawdę cały czas widzimy tylko taki w kierunek dużego rozwoju, to jest taki kierunek supermarketowy tak naprawdę taki, żeby po prostu oferować szeroki asortyment komplementarny do tego, co już mamy jako dodatkowe rzeczy, ale też musimy patrzeć tak naprawdę na koszty logistyczne, tak? No bo nie jest problemem sprzedać coś na słabej marży olbrzymimi kosztami logistycznymi i dużo produktów atrakcyjnych tak naprawdę musimy wręcz wycinać, no bo czasami marża jest mniejsza niż koszt wysłania danego produktu. Teraz no powiedzmy weszliśmy w akcesoria w ogrodnicze. Tak, idzie sezon, chcieliśmy zobaczyć jak to działa, no i powiedzmy grabie, tak? No jak w opłacalny sposób wysłać grabie. Są magicy, którzy sprzedają w smarcie grabie od 40 zł po prostu, ale nam w żaden sposób nie wyszło, żeby opłacało się nam wprowadzić grabie do sprzedaży. Więc grabi nie mamy, to po grabie zapraszam do sklepu ogrodniczego, po węże można, czy jakieś końcówki do nawadniania można wpaść do nas. Szukacie tych wzrostów, widzę, bo mówisz, że no drugi sklep nie do końca polecasz może, ale no, grabie, ogród, dom. Szukacie tych wzrostów. My cały czas szukamy jakby, bo widzimy, czy tak naprawdę jest dużo nieeksplorowanych jeszcze obszarów i też jakby jeżeli sobie wychowamy klienta, przyzwyczajimy go, że w jednym miejscu znajdzie wysokiej jakości produkty w dobrych cenach, z szerokim asortymentem, w trakcie jednego zakupu będzie mógł zaspokoić wiele swoich potrzeb, to będzie częściej wracał, będzie budował szersze koszyki, dla nas będzie zlojalizowany. I jakby takim jest cel między innymi BI, to też niektóre marketplace'y to podobnie robią, tak? Starają się po prostu zaspokoić wiele potrzeb dla klienta. I jakby to jest ta strategia, którą my robimy w BI, robimy to na razie własnymi siłami, testujemy, zobaczymy, która kategoria nam zadziała. Jak zadziała, to najprawdopodobniej będziemy ją rozwijali. Na lunchu was zapytałem, dlaczego rośniecie, dlaczego ciągle chcecie rosnąć, no bo przecież jest mnóstwo sklepów internetowych, które może wy prowadzicie, może i znacie, że tam jest dobrze, jaki jest, tak, na jakimś poziomie. A tu mamy takich dwóch zawodników, jedną zawodniczkę, którzy ciągle szukają wzrostu. Dominik jeszcze zrozumie, bo ma inwestora, to inwestor, nie, który jest... To nie chodzi o inwestora, poczucie, że muszę rosnąć. Ale faktycznie od wejścia inwestora to no 100% musi być. No właśnie i zadaję wam to pytanie w takim razie. Dlaczego ciągle rośniecie? Dlaczego chcecie, nie było cię Grzegorz z nami, ale po to powiedz, ty zacznij właśnie. Jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie. No, ja wiem, że na mnie i na firmie ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Tak? To jest odpowiedzialność za firmę, którą ja prowadzę, odpowiedzialność za ludzi, którzy pracują i tak naprawdę jeśli firma nie będzie generować wzrostów, no to będzie się kurczyć i jest bardzo zagrożona na to, że zaraz jakiś rekin większy lub mniejsze płotki będą ją podgryzać, tak? I niestety no, firma przepadnie, więc my systematycznie każdego roku ustalamy cele na dany rok, o ile chcemy urosnąć. Dzielimy to na miesiące, kwartały i tak systematycznie realizujemy rok do roku naprawdę całkiem fajne wzrosty. To nie jest pewnie, to z jednej strony oczywiście, no jesteśmy do tego zmuszeni, aby jednak tą odpowiedzialność spełniać i aby pracownicy czuli też stabilność, prawda, jeśli chodzi o firmę, bo jeśli no, ludzie nie widzą, że firma rośnie i się rozwija, no to sami też są zaniepokojeni swoją stabilnością, prawda, więc to myślę, że przede wszystkim o to chodzi. Oczywiście no jest w człowieku zawsze jakaś tam chęć zdobywania czegoś to więcej, no bo gdybyśmy nie rośli, gdybyśmy nie stawiali sobie co roku czy co chwilę wyzwań, no to wszystko stałoby się nudne, tak, mam wrażenie. No stagnacja ogólnie jest, mam wrażenie, nudna, więc to też wyzwania, myślę, motywują do tego, aby firma się rozwijała, ale przede wszystkim jednak ta odpowiedzialność. Zgadzacie się, Dominika i Łukasz? Tak, u mnie jest identycznie. Ja zatrudniam dużo osób z mojej rodziny, współpracuję z ludźmi, których znam wiele lat i czuję tą odpowiedzialność za tych ludzi. To jest z jednej strony. Z drugiej strony to jest tak, że ja sama mam taki charakter, że dla mnie konstans nie istnieje. To jest, tak jak kolega powiedział, po pierwsze dla mnie jest to nudne, a po drugie mam wrażenie, że jak jest konstans, to zaraz będą straty, bo to nie może być tak.
liniowo. To albo jest tak, albo jest tak. Więc jak nie ma wzrostów, to po prostu zaraz pokażą się straty. Także finansowo jest to nieopłacalne. A z drugiej strony, no, jak żyć w biznesie, jak się nie ma ustawionych celów, jak się nie ma ustalonego tego, że chce się mieć te wzrosty i w ogóle dąży się do czegoś. No, musi się mieć jakieś też wyzwania. Ja mówię tylko oczywiście za siebie, ale mam wrażenie, że wszyscy myślą, wszyscy właściciele biznesów mają takie samo podejście, że no konstans tak naprawdę w biznesie nie jest chyba wskazany. To nudne to raz, ale dwa, no to firma powinna rosnąć. Poza tym jeszcze ważne jest to, że tak naprawdę rynek rośnie. Czyli jeżeli my nie rośniemy, to znaczy, że się cofamy, że robimy słabo. No matematyka, tak? Jakby i te wzrosty, to po pierwsze, no, chcąc jakby móc sobie spokojnie spojrzeć w lustro, że robi się dobrą robotę, tak naprawdę trzeba rosnąć, bo ten rynek rośnie. I tutaj oczywiście się podpisuję pod tym wszystkim, co powiedziałeś Dominika i ty powiedziałeś, Grzegorz. Jeśli chodzi o odpowiedzialność, to jest na pewno bardzo, bardzo ważne. Ja cały czas ją czuję, jakby też wszystkim mówię, że jakby my musimy cały czas iść do przodu, ponieważ za dużo tak naprawdę życia innych ludzi leży w naszych rękach, w naszej odpowiedzialności, ale z drugiej strony, tak jak Dominika, my jesteśmy też nakręcani z żoną taką chęcią zrobienia czegoś po prostu wartościowego do przodu więcej, bo skoro jest taka możliwość, skoro rynek daje takie szanse, skoro rośnie, skoro coraz więcej osób przychodzi do internetu, tak, to jakby trzeba na tym, jest możliwość tego skorzystania, to moim zdaniem trzeba to wziąć, bo jeśli my tego nie weźmiemy, to weźmie ktoś inny. Jak my w tego nie weźmiemy, to wtedy nie wywiążemy się z tej obietnicy odpowiedzialności, samozadowolenia, jakby osiągnięcia celów w życiu. To więc jakby u mnie pracownicy wiedzą, że u mnie to jest tylko do góry więcej, 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 więcej. No i jakby są wychowani w tym kierunku, że super, cały czas idziemy do przodu. Super, to przynajmniej Łukasz, staramy się. Podsumowałeś ekstra. Słuchajcie, taka malutka informacja. Nie krępujcie się, bo wiemy, że tu takie jest przejście przed wszystkimi do toalety. Też woda, winko tam jest w barze, można sobie podejść. Ta rozmowa jeszcze chwilkę potrwa, trochę pytań jeszcze mam. No i też zaraz będzie możliwość zadawania pytań, więc możecie sobie już w głowach przygotowywać powolutku i mikrofon później powędruje na widownię. No Dominika, o tego inwestora chciałbym cię zapytać, bo w genach zakładam, masz, żeby rosnąć, rosnąć, rosnąć. No i przyszedł ten moment, kiedy czułaś, że już sama nie możesz rosnąć dalej, nie? Doszłaś do takiego momentu. Czy to była właśnie decyzja, okej, otwieram się na inwestora? Tak, ale ta decyzja dojrzewała we mnie bardzo długo, bo inwestorzy zgłaszali się do Dizzy regularnie od wielu lat z propozycją zakupu udziałów i powiem szczerze, że ja długo nie byłam na to gotowa. Jakoś nie mieściło mi się w głowie, że ja to moje dziecko mogę komuś oddać. W ogóle naczytałam się takich historii, że na pewno zaraz mi tą firmę odbiorą, wyrzucą mnie i kto mnie potrzebuje. No i w pewnym momencie już byłam gotowa do tego kolejnego kroku, bo wiedziałam, że żeby się rozwijać, to po prostu muszę mieć więcej pieniędzy, ale no to nie były takie pieniądze, że mogę iść do banku i poprosić o nie, tylko to ja miałam konkretne plany i wiedziałam, że muszę mieć inwestora. Zatrudniłam firmę, która tego inwestora zaczęła poszukiwać. Równocześnie zaczęły się różne firmy do nas zgłaszać. No i w pewnym momencie dostałam telefon z CCC. Mówi: Pani Dominiko, czy może pani jutro być? I na drugi dzień firma była sprzedana, także ja jestem, wiecie, też ja jestem kobietą, ja działam bardzo emocjonalnie i bardzo wierzę w swoją intuicję, która w całym swoim życiu tak naprawdę zawiodła mnie raz w biznesie. I spotykałam się z wieloma fantastycznymi ludźmi, tutaj wiadomo, nie będę podawać nazwisk, ale poznałam taką ogromną ilość super ludzi z biznesu, prezesów firm, nawet z mojej branży i tak... Nie byłam do końca przekonana, czy to są oni. No fajnie, fajnie się rozmawia, mają pieniądze, jedni więcej, drudzy mniej, ale nie miałam tego poczucia, że to oni. Aż pojechałam do CCC i naprawdę trudno uwierzyć, ale ja po prostu po 5 minutach wiedziałam, że to jest to. Że to moje dziecko może iść w te ręce tego CCC. Z różnych powodów, ale po prostu intuicja mi wtedy powiedziała, że to jest to i w to weszliśmy. No i zobaczcie, no 3,5 roku pięciokrotny wzrost firmy. Także jeżeli kiedyś będą państwo, czy będziecie
myśleć o pozyskaniu inwestora. Droga jest długa, ale na samym końcu to się po prostu opłaca i jeżeli firma ma rosnąć, no to skądś muszą być duże, musi być, przyjść duże wsparcie, czy finansowe, czy merytoryczne, ale wsparcie. To co wiesz, zrobiłabyś wcześniej, tego inwestora poszukiwałabyś, czy uważasz, że to był dobry czas? Bo czasami jeżeli jest za wcześnie, czasami za późno. Mając tą wiedzę, którą mam teraz, tak jak mówiłam, około 2 lata trwał proces inwestycyjny, mając tą wiedzę, którą mam w tej chwili, to po prostu w pierwszym dniu, w którym postanowiłam sprzedać firmę, pojechałabym do CCC. Oszczędziłabym sobie 2 lata naprawdę ciężkiej pracy, tych Exceli, których ja nienawidzę, tych prezentacji, których też naprawdę no, nie cierpię po prostu. No, są rzeczy, które lubię robić, których nie lubię. Ja po prostu od razu bym tam pojechała. Ja wiem, że się rozgadałam, ale jedną rzecz wam tylko powiem. Pamiętam już po jakimś czasie rozmawiałam z panem Dariuszem Miłkiem, prezesem CCC i on mówił, dlaczego pani do mnie szybciej nie przyjechała? Ja mówię, no ale jak? Jak to miałam zrobić? A on mówi, no jak? Zadzwonić do sekretariatu i się umówić. I tyle. I potem sobie tak pomyślałam, że kurczę, naprawdę wszystko jest możliwe, tylko trzeba się najprostsze odwożyć. Metody, zobaczcie. Najprostsze rozwiązania leżą nam pod nogami. Także bądźcie odważni. Tylko chcieć. Brawo. Pozwólcie chłopaki, że jeszcze Dominikę jedno pytanie, bo to jest też temat, myślę, że dla was też jest ciekawy. A jak zmienia się życie po transakcji? Bardzo się zmienia życie i w moim przypadku to było tak, że pozbyłam się takiej obawy, z którą przez wiele lat budziłam się codziennie i się zastanawiałam, co będzie dalej. Bo tak jak mówiłeś, że gdzieś tutaj, gdzie doszliśmy, to nie jest tak, że wiecie, wszystko zawsze było super, pod palmą leżałam i samo się robiło. To faktycznie było bardzo dużo porażek, bardzo dużo wyzwań. Tych gorszych dni też trochę było, ale po wejściu inwestora zmieniło się to, że po prostu miałam poczucie, że wiem, gdzie biegnę i że ktoś mi będzie w tym pomagał, że ktoś uwierzył w tą moją wizję, bo wiecie, ja naprawdę miałam tą wizję i mam dalej ogromną i pan Miłek w to uwierzył i tak naprawdę bez mrugnięcia okiem on mi powiedział, że on mi wierzy i on to kupuje. I tak miałam poczucie takiego szczęścia po prostu, że spełniło się moje marzenie takie prywatne i też biznesowe. No i wiecie, nie wiem, czy ktoś tutaj jest z Państwa na sali, kto zobaczył na telefonie u siebie w puszu, że tyle milionów wpłynęło na konto. No to jest niewyobrażalne uczucie. Każdemu z Was życzę, żeby to choć raz w życiu przeżył, bo ja to myślałam, że zejdę, jak to zobaczyłam. No, naprawdę super. Polecam. Zmieniło się życie choćby dla tego uczucia. No warto to było zrobić. Dziękujemy Dominika za szczerość. Super. Bardzo. Brawa jeszcze raz Dominiki. Panowie, może następnym razem się spotkamy, to i Was zapytam, jak to jest po transakcji. O, kiwają głowami, także nie pytam, nie ciągnę za język, bo to już jest, wiecie, takie strategiczne, ale kiwają, także... Ale zapytam Was, Łukasz i Grzegorz, jak często patrzycie na konkurencję? Nie? Niektórzy mówią, na konkurencję się nie oglądam, robię swoje. Niektórzy każdego dnia odpalają sobie jakieś tam systemy porównywania cen napisane swoimi autorskimi systemami lub nie i weryfikują tylko ceny, tak? Niektórzy patrzą na działania. Jak często wy patrzycie na konkurencję? Łukasz. Powiedziałbym, że zarówno codziennie, jak i staramy się robić swoje. Tak, jakby, bo wydaje mi się, że konkurencja w pewien sposób jest benchmarkiem, zwłaszcza ta największa, z najwyższej półki. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj tak jak wszyscy siedzimy we trójkę, jak wielu innych właścicieli biznesu, każdy ma jakiś własny pomysł na biznes. I wydaje mi się, że dosyć ważne jest to, żeby przede wszystkim go realizować, a nie próbować tak ślepo naśladować konkurencji czy reagować na ich działania. My często obserwujemy takie fajne rzeczy, że my coś zrobimy, konkurencja coś zrobi, my coś podpatrzymy,
Oni coś fajnego zrobią, my coś podpatrzymy takiego, to widać, tak widać, jak się człowiek dobrze siedzi. Nakręcacie się nawzajem. Nakręcamy się nawzajem, podkradamy sobie trochę pomysłów, influencerów, różnych rzeczy. Nie do końca są to fajne zachowania, zwłaszcza od tych, co mają więcej pieniędzy od nas. Ale ogólnie my przede wszystkim staramy się realizować własną wizję rozwoju biznesu i własny kierunek. I konkurencja jest ważna, porównywanie cen jest ważne. Porównywanie się z konkurencją jest na pewno ważne, żeby znaleźć swoje miejsce, bo to czasami człowiek nie jest świadomy tego, na przykład jak w dobrym miejscu jest albo w jak złym, ale zwłaszcza w tym dobrym, bo wydaje mi się, że w pewnym momencie patrząc, mając tych wielkich graczy przed sobą, tak, to trudno się zorientować, że się nagle siedzi się tam naprawdę bardzo wysoko w swojej branży, chociaż tak nie zawsze jest to uczucie i nie zawsze też wszyscy firmy wiedzą, jak w dużym biznesie pracują. To jest bardzo ważne i tutaj warto się trochę porównywać, ale ogólnie wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsze jest realizowanie swojego własnego celu i wizji. Ja bym bardzo podobnie to ujął, że tak naprawdę codziennie i robimy swoje, tak? Bo w e-commerce myślę, że nie da się nie spoglądać na konkurencję, bo to każdego dnia dzieją się różne rzeczy z różnymi produktami. Czy to są jednodniowe obniżki cen, czy to są tygodniowe, czy jeszcze dłuższe wyprzedaże, więc tak naprawdę trzeba być cały czas czujnym i obserwować to, co robi konkurencja, bo niestety no, sprzedaż nam ucieka, tak? Każdego dnia, każdej chwili ta sprzedaż może uciekać. Bardzo podobnie mamy, bo przyznam szczerze, też obserwujemy konkurencję i faktycznie wymieniamy się wspólnie pomysłami. Niektóre rzeczy, które my mamy w planie zrealizować, widzimy, że konkurencja już robi kiedyś. Przyznam szczerze, jak chcieliśmy coś zrobić, a konkurencja zrobiła coś wcześniej, to mieliśmy zawsze takie myśli, a nie robimy tego, bo skoro oni to zrobili, to będą myśleli, że pomałpowaliśmy. Tak? W tej chwili już to tak naprawdę nie zwracamy na to uwagi. Skoro mamy jakiś pomysł, mamy jakiś plan, to że zrobiła to konkurencja. Nieważne, my robimy swoje, tak? Bo niestety no, ilość tych pomysłów czy inspiracji na różnego rodzaju akcje i tak dalej, no umówmy się, jest ograniczona. Tak? Każdy gdzieś tam czerpie inspiracje, no, w internecie szeroko rozumianym i te akcje się powielają, tak? Więc myślę, że nie ma co zwracać na to uwagi. Bardzo się cieszę w momencie, kiedy widzimy, że przykładowo konkurencja robi to, co my, rozwija się podobnie tak jak my, uzupełnia asortyment ten, co my. Kiedyś mnie to bardzo wkurzało. Natomiast teraz się z tego cieszę, bo widzę, że jesteśmy chyba dobrym przykładem i utwierdza mnie to w tym, że robimy dobrą robotę, skoro ktoś to powiela, czy robi tak samo. Tak? Więc teraz mnie to bardzo cieszy. No ale konkurencję niestety no, trzeba obserwować. Bardzo nas to też napędza do działania, jeśli inni robią fajne rzeczy, tak? To nas to też pcha do przodu. Korzystacie z jakichś narzędzi, które pomagają wam monitorować konkurencję? Tak, kiedyś korzystaliśmy ze szpiegomata, obecnie mamy własne rozwiązanie, które też dostarcza nam analitykę. Czyli ceny rozumiem głównie, tak? Głównie ceny, no głównie jest to oparte o analitykę na Ceneo, bo to jest takie, można powiedzieć, źródło. Tak. Dominika, u ciebie jest trochę ceny. Inaczej, bo jesteś marka własna, nie? Więc jest troszeczkę inaczej. A Łukasz, u ciebie macie jakieś systemy, narzędzia, które korzystacie? Wiele, jeśli można powiedzieć. No, szeroki asortyment, korzystamy z narzędzi dostępnych na rynku, ze własnych rozwiązań, ale też bardzo mocno obserwujemy działania konkurencji czy na social mediach. Tam bardzo dużo widać, jeżeli chodzi ogólnie o sam sposób komunikacji, ideę, sposób przekazywania informacji czy budowania społeczności, bo to też wydaje mi się, ceny to jedno, ale te działania brandingowe, działania marketingowe to drugie. I też można się czasem czy zainspirować, czy zobaczyć, że właśnie o, fajnie, robią to samo co my, czyli się połechtać, że my też dobrze to robimy. Ale tak, oczywiście no, trzeba badać konkurencję, trzeba się porównywać, nie zawsze można konkurować. Poza tym przed na rynku książki, no to wiadomo, to tam jest, można powiedzieć, że rzeź, jeśli chodzi o ceny, bo próg wejścia jest niski i bardzo łatwo można jakby zaniżyć ceny, tak? Więc tutaj ten monitoring jest kluczowy wręcz. No i co wtedy robisz, jak widzisz, że ktoś sprzedaje poniżej ceny zakupu? No cóż, staje się drogą, tanią książką, tak? Droga, tania książka, okej. Okay. Sprzedawalibyście więcej dzisiaj, kiedy byście więcej sprzedawali? Tu pojawił się magazyn, produkty. Co jest dzisiaj, co was blokuje,
że nie rośniecie jeszcze bardziej? To ja może powiem. Sytuacja na rynku, każdy wie jaka jest, zmieniła się diametralnie od czasu COVID-u. Mieliśmy COVID, teraz mamy wojnę i z wojną związane problemy gospodarcze wszelkiego rodzaju. U nas sprzedawalibyśmy więcej, gdybyśmy się czas cofnęli do cen z czasów COVID-u, bo wszystko bardzo zdrożało. Logistyka potwornie zdrożała. 30-krotnie mniej więcej, 30-procentowo mniej więcej towar zdrożał i ogólnie jakby ceny zakupu. Zewnętrzne czynniki nie pomagają dzisiaj w rozwoju e-commerce'u? No wiesz, w COVID-zie akurat Dizzy urosło bardzo, natomiast właśnie ceny wzrosły i teraz ten produkt, który my sprzedajemy w sklepie, jest około 30% droższy niż był kiedyś. W związku z tym trochę jednak straciliśmy tego klienta, bo jest drogo, ludzie mają mniej pieniędzy, jest inflacja i no to nie pomaga na pewno. Czy was też hamuje sytuacja na rynku? No, oczywiście. Znaczy myśmy na przykład bardzo mocno urośli na pandemii i również generowaliśmy w trakcie pandemii naprawdę bardzo ładną marżę. Tak więc były pieniądze na inwestycje, były pieniądze na różne rzeczy. Jednakże wyjście z COVID-u było brutalne, jeśli chodzi o 2021 rok i rozpoczęła się bardzo ostra wojna cenowa, która spowodowała drastyczne obniżenie marży i nam się nie udało odbudować tej marży i są gracze, którzy generują jeszcze mniejszą marżę niż ja przez to, że zaniżają ceny. To jest jakby i to sprawia, że na przykład my mamy mniej pieniędzy, nie mamy inwestora, mamy mniej pieniędzy na inwestycje, tak? I musimy zacząć zastanawiać się, co robimy. A z drugiej strony sytuacja gospodarcza, Polski Ład, wojna, inflacja spowodowała to, że koszty drastycznie urosły. Tak więc w chwili obecnej tak naprawdę ten rok będzie, wydaje mi się, będzie takim rokiem sprawdzenia dla wielu biznesów, czy umieją liczyć, jak liczą i czy są w stanie na przykład nadal prowadzić wojnę cenową, ponieważ wszystko drożeje, nawet książki zdrożały już około 30% i wcale nie wiadomo, czy to się nie skończy. Na przykład książka robi się produktem już moim zdaniem relatywnie za drogim, zwłaszcza w cenie okładkowej. W internecie to trochę mniej jest, ale nadal jakby już się zaczyna robić droższa, co też sprawia, że będzie trochę trudniej rosnąć. Tak? Więc obecnie nie widzę tak naprawdę czynników, które mogłyby sprawić, że takie wzrosty, jakie mieliśmy kilka lat temu, można będzie kontynuować. Znaczy my osobiście mamy jeszcze zaplanowane wzrosty, natomiast to, co powiedział Łukasz, mamy faktycznie bardzo duży problem ze spadającą marżą i bardzo mocno rosnącymi kosztami pozyskania zamówienia, marketingu i tak dalej. I to się staje bardzo niebezpieczne i faktycznie sklepy, które nie liczą i nie zaczną liczyć, nagle może się okazać, że będą miały problem na koniec roku, bo my już liczymy i bardzo mocno skupiamy się na tym, aby policzyć, ile finalnie faktycznie mamy kosztu doprowadzając do konwersji, bo każdy wie mniej więcej, jak wygląda ścieżka zakupowa klienta. Jeśli chodzi o produkcję FMCG, być może ona nie jest jeszcze tak szeroka, jeśli chodzi o nawet kawę u nas i tak dalej, ale wszelkiego rodzaju sprzęty, akcesoria i tak dalej. Jeśli zliczymy ścieżkę zakupową klienta, ile razy kliknął załóżmy w ofertę na cenę, o później kliknął w reklamę produktową w Google, później w ogóle jeszcze remarketing i tak dalej. Później jeszcze zapłacimy prowizję załóżmy za finalizację zamówienia, na końcu pośrednictwo płatności i załóżmy darmowa przesyłka. To się okazuje, że naprawdę mega dużo dokładamy do produktu, więc dla nas osobiście takie wyzwanie na ten rok to faktycznie mądrze liczyć, weryfikować to, ile dana sprzedaż nas kosztowała i wyciągać po prostu z tego wnioski. I my wiemy, że ta marża, którą mamy obecnie na produktach, jest po prostu zbyt niska, że często tą marżę pożerają koszty marketingowe, a gdzie mowa o pozostałych kosztach utrzymania i prowadzenia firmy. Czyli dzisiaj w trudnym czasie przede wszystkim arkusze, Excele liczymy, systemy business intelligence, być może w przedsiębiorstwach, tak, analizy trochę, bo nawet nie wiemy, gdzie dokładamy, w których obszarach, tak. I wzrosty na pewno muszą być, bo to, co Dominika mówiła, jak nie rośniemy, to po prostu spadamy w dół tak naprawdę, ale wzrosty, ale z takim pewnie umiarem teraz, tak, z pokorą, patrząc, co się dzieje na rynku, tak, i dostosując do obecnej sytuacji.
No właśnie, dzisiaj wygląda rynek tak, a nie inaczej. Nie tylko sytuacja na rynku, wojna, pandemia, ale ogólnie e-commerce poszedł dużo do przodu. No powiedzmy sobie szczerze, jesteście trochę dinozaurami, początki 2000 lata, tak? Więc 2003, tak, to się pojawiło, 5. Dzisiaj mamy 2022 rok. No i tak niektórzy kiwają głowami. No w tamtym czasie, gdybym ja też zaczął, to też bym dzisiaj tutaj był, nie? Siedział tutaj, o. Nie? Być może właśnie. No i to teraz zapytamy was, gdybyście dzisiaj byli na miejscu osób, które może się cyfryzują, które nie sprzedają online, albo po prostu zaczynają tak, jak wy zaczęliście, co byście zrobili? Nie macie biznesów, jesteście dzisiaj. Nie ma tej przeszłości. Znalazłbym dobry etat. No, to nie było bardzo motywujące, ale czy... Łukasz, a ty? Na pewno e-commerce jest ciekawym kawałkiem chleba. Teraz wydaje mi się, że przynajmniej jest dostęp do wiedzy, technologii, narzędzi i specjalistów do tego. Jednakże gdybym ja robił, gdybym teraz miał rozpocząć jakby działalność, to na pewno bym poszukał na przykład takiej branży e-commerce'owej, w której nie trzeba wysyłać paczek. Wiem, że takie są. Kiedyś uważałem, że taki e-commerce to nie jest żaden e-commerce, tak? Bo e-commerce jednak musi być produkt fizyczny, paczka, taśma, etykieta nadawcza, klient to odbiera, otwiera. Jednakże patrząc na to, jak zmieniła się sytuacja, jak mamy największe wzrosty generują marketplace'y, które tak naprawdę mogą nie dotknąć produktu, nigdy nie mogą dotknąć produktu, a jednak są firmami, które najszybciej rosną w chwili obecnej. Jak w internecie można sprzedać wszystko, usługi, wycieczki, ubezpieczenia zdrowotne, kredyty, to być może bym zastanowił się na tym, żeby jednak wejść w taką branżę, która nie wymaga wysyłania produktów paczek. Produktów cyfrowych szukałbyś, tak? No, produktów cyfrowych, usług, pośrednictwa, sprzedaży. Takiego nie założyłbyś e-commerce. Dzisiaj taniej książki? Patrząc, co się dzieje na rynku. Taniej książki bym nie założył, ale na przykład mógłbym założyć sklep w branży na przykład zdrowia. To jest suplementy diety na przykład. Chętnie bym założył sklep z butami, żona by była szczęśliwa, bo też kocha buty. Tak więc tak, good luck, ja wiem, no, ale w książkę najprawdopodobniej drugi raz bym nie wszedł. Znaczy na pewno bym nie wszedł. Ty Grzegorz, też dobrze zrozumiałem, że nie wszedłbyś drugi raz? Kawy? Nie, ja wszedłem i nie żałuję, że wszedłem, bo... Nie, to ale nie dzisiaj... mówię, że ja żałuję, tak, bo to super branża. Ale dzisiaj, nie? Dzisiaj się... przyznam szczerze, ja wiem, że jest z jednej strony dużo trudniej, ale z drugiej strony też dużo łatwiej, bo tak naprawdę no, my zaczynaliśmy trochę później niż wy, bo w 2008 roku, ale mimo wszystko wtedy tak naprawdę e-commerce raczkował, cała wiedza, którą można było zdobyć, też było dużo trudniejsza, więc tak naprawdę trzeba było się naszukać, żeby sprawdzone sposoby na to, aby sklep rósł, znaleźć. Ja pamiętam do tej pory jeszcze, jak rozmawialiśmy i współpracowaliśmy z pierwszą lub drugą firmą, która pozycjonowała nam sklep, płaciliśmy niemałą opłatę wtedy na tamten czas i opowiadali nam bajki, które ja łykałem, bo nie byłem świadomy tego, o czym oni mówią, że mamy tam jakiegoś robota na serwerze, który pozycjonuje waszą stronę, tak, i to jest bardzo zaawansowane rozwiązanie. Ja mówię, okej, no dobra, no informatycy stworzyli, no pewnie pozycjonuje. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem aktywnie jeździć na szkolenia i tu w sumie pamiętam, wchodziło na rynek też Ceneo. W Krakowie chyba organizowali też takie szkolenie, kiedy to było pierwsze moje szkolenie z branży e-commerce, kiedy pojechałem i moje oczy nagle, o tak, tak. Porozmawiałem z ludźmi, którzy tam byli. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, Paweł Karwatka chyba, z którym też się znacie, Piotrek, przepraszam, który też tam pamiętam był na tym spotkaniu. Po tym spotkaniu... Też dinozaur. Tak, też dinozaur, dokładnie. Po tym spotkaniu kupiłem bardzo dużo płyt od Pawła Krzyworączki, który edukował, jak pozycjonować stronę internetową i tak dalej. I tak naprawdę między pakowaniem paczek, spisywaniem zamówień słuchaliśmy te płyty, które kupiliśmy, czytaliśmy i tak dalej. Zrezygnowaliśmy ze współpracy z firmą, która pozycjonowała nas. Nagle okazało się, że w momencie, kiedy zaczęliśmy to sami wewnątrz firmy robić, to efekty były kolosalne. W momencie zaczęliśmy rosnąć, widzieliśmy efekty tego. No i przyznam szczerze, że do tej pory większość
Większość tak naprawdę marketingu, wszystkiego, co z tym związane, wykonujemy wewnątrz firmie. Bardzo mało zlecamy na zewnątrz. Mamy kompetencje w firmie. Wiemy mniej więcej, co działa, co nie działa. Dostajemy mnóstwo ofert, propozycji wdrożenia nowych systemów codziennie. Co wewnętrznie, co in-house, a co zlecacie? Tak naprawdę oprócz tego, że korzystamy z platformy sklepowej, na której działa silnik naszego sklepu i to mamy zlecone, tak, czyli można powiedzieć całą infrastrukturę związaną z poprawnym działaniem sklepu, można powiedzieć mamy zleconą, całą resztę robimy in-house. Okej. Dominika, Łukasz, u was co kupujecie? Jakie usługi z zewnątrz, a jakie... Do tego jeszcze wrócę do wątku, ale tak trochę wyrwałem was, bo to jest ciekawy temat, żeby mi nie uciekł. U nas bardzo podobnie, tak jak u Grzegorza. Niewiele zlecamy na zewnątrz. Tak jak powiedziałam wcześniej, u nas w firmie jest bardzo dużo osób, które są od tego samego początku w Dizzy i tą wiedzę nabywaliśmy sami i faktycznie to samo, co Grzegorz mówił, że gdzieś kiedyś mieliśmy agencję i jak zaczęliśmy się interesować tym, co robi agencja, uczyć się i zdobywać wiedzę sami, okazywało się zawsze, że jak się robi in-house, to się jednak robi skuteczniej. No ale jeżeli chodzi o technologię, wdrażanie systemów? Nie, oczywiście mamy sklep, nie mamy swojego silnika. Zleca się na zewnątrz, tak samo. Zewnątrz. U was, Grzegorz, tak samo jest, nie? Czyli usługi programistyczne, nie? Które są bardzo trudne i ciężkie do utrzymywania wewnętrznie. Łukasz, tak, się nic nie sugeruje. Łukasz, zlecasz, czy masz wewnątrz? No, ja jestem z tych, co wszystko siam, tak? I to kula u nogi jest. Nie zachęcam na przykład do własnego silnika. Jest tyle rozwiązań na rynku, że warto skorzystać z jakiegoś takiego innego, ponieważ o ile my też robimy bardzo dużo in-house'owo, to współpracujemy z kilkoma, w niektórych obszarach, z kilkoma agencjami, w których nie mamy kompetencji, bądź nie chcemy ich rozwijać, albo nie mamy specjalistów do tego, ale zawsze mamy człowieka po naszej stronie, który wie co najmniej tyle, znaczy przynajmniej wie, czego oczekiwać tak naprawdę, tak? Już niekoniecznie jak, tylko co. Tak, to jakby to jest bardzo kluczowe, żeby mieć po swojej stronie osobę, która po prostu wie, za co płaci, za co chcemy płacić i co chcemy osiągnąć, żeby nie dać sobie właśnie nakręcić tego makaronu na uszy, ale jakby wydaje mi się też, że tutaj jakby w e-commerce niekoniecznie, kiedyś e-commerce to zawsze była spółka technologiczna tak naprawdę, tak? Teraz jakby wydaje mi się, że nie powinno, e-commerce w ogóle nie powinien być spółką technologiczną, bo ponieważ ta technologia jest dostępna, można ją kupić tak naprawdę. E-commerce to jest przede wszystkim sprzedaż, budowanie relacji z klientem, budowanie zasięgu, budowanie wizerunku marki, a jak człowiek spędza 3 dni w tygodniu na walkę z IT, bo serwer nie działa, albo na Black Friday zamiast sprzedawać się, cała firma naprawia wyłączone serwery, tak? No to nie tędy droga i jakby z mojego doświadczenia zachęcam do outsourcingowania tak dużo, jak się da z wasza technologia. Ale na tamte czasy nie miałeś dużego wyjścia, nie? Nie było systemów, wyjścia. Nie? Więc było trzeba zrobić tylko odpowiedni moment, timing, kiedy już nie robić sobie długu technologicznego, tylko zacząć zlecać. No fajny wątek się to też pojawił, tak Grzegorz? Ja chciałem jeszcze dodać od ciebie, że faktycznie warto współpracować z agencjami, natomiast przede wszystkim trzeba też uzupełnić swoją wiedzę, aby wiedzieć, w jaki sposób z agencjami rozmawiać, aby być świadomym tego, co oni wam oferują i to, co chcecie uzyskać, tak, aby móc zweryfikować, czy ta praca, którą oni wykonują, to jest dobra praca i dobra robota, tak? Czy jak ja to kiedyś jeszcze tak mówiłem, żeby to źle nie zabrzmiało, że przynajmniej ja w początkującym etapie prowadzenia działalności, niech to będzie ten 2008-2009 rok, czy 2010, kiedy o tym wszystkim się dowiedziałem, to tak brzydko mówiłem, że żerowali na mojej niewiedzy. Firmy, z którymi się wtedy kontaktowałem, żerowały na mojej niewiedzy. Dlatego postanowiliśmy zwiększyć swoją świadomość, być świadomym tego, co chcemy zrobić i oczywiście też się będę ukrywał, na pewno będziemy rozszerzać współpracę i zlecać pewne. Tutaj wątek się pojawił jeszcze właśnie, zapytałem was, czy podjęlibyście znowu tą decyzję. Pojawił się wątek firm, które dzisiaj wchodzą. I pytanie właśnie, czy oni mają łatwiej, czy trudniej, bo sami jednoznacznie nie odpowiadacie. Wiecie, jak to trud jest i wiecie, jak dzisiaj rynek wygląda. No ale z kolei te firmy też nie mają długów technologicznych, które na pewno w waszych firmach są. Pewnych takich mają prościej, mają tą wiedzę, o czym rozmawiamy. No i właśnie, czyli ci nowi gracze dzisiaj z czystą kartą, bez długów, bez błędów, mają trudniej czy prościej? Znaczy moim zdaniem trudniej, bo
patrząc w perspektywie lat, kiedy zaczynałem w naszej branży, no to konkurencji zdecydowanie było mniej, była ona zdecydowanie mniejsza, więc można powiedzieć, ten wzrost był no, bardziej swobodny, tak? Obecnie no myślę, że tutaj już nie ma branży, która uniemożliwia swobodne wzrosty, gdzie nie funkcjonuje już naprawdę duża firma, która zjada, że tak powiem, wszystkie mniejsze, które gdzieś się tam zaczynają pojawiać, więc pod kątem ilości e-commerce'ów, które w tej chwili funkcjonują, na pewno jest trudniej. Dominika, twoje jakie zdanie na ten temat? Nie wiem, i tak, i nie tak naprawdę. Jeżeli bym miała teraz wchodzić w buty, bym nie weszła. Tak szczerze powiedziawszy, to jest bardzo trudny asortyment. No i wcześniej nie odpowiedziałam na pytanie o konkurencję, bo nie doszło do mnie, ale moja konkurencja to jest ciężki temat bardzo, bo moją największą konkurencją jest moja grupa obuwie CCC i tak naprawdę zależy nam na tym, żebyśmy pracowali razem. My nie musimy sprawdzać, co planuje konkurencja, bo co tydzień mamy statusy i wiemy do przodu, kto co będzie robił. Znamy swoje kolekcje, wiemy, jakie będą akcje promocyjne i tak dalej. I wydaje mi się, że jeżeli miałabym teraz zaczynać w tym sektorze obuwniczym, to nie podjęłabym tego wyzwania. To jest za ciężka walka w tej chwili byłaby z tymi graczami, którzy są na rynku. Natomiast uważam, że jeżeli powstają nowe sklepy małe na przykład, to ja jestem zazwyczaj pozytywnie nastawiona, ale to są tak ogromne wyzwania w tej chwili, że nie mówię kategorycznie nie, ale naprawdę bardzo jest ciężko na rynku. Nie weszlibyście w niższowe kategorie? Znaczy właśnie tak? chcę dojść do tego, że właściwie jestem tutaj tego samego zdania, co Łukasz, że jak najbardziej jest to możliwe taki rozwój, moim zdaniem oczywiście rozwój nowego e-commerce'u, ale na przykład w moim przypadku, gdybym miała zaczynać od początku, to stawiałabym na to, co mam w głowie. Tak kolokwialnie powiedziawszy, sprzedawałabym po prostu swoją pasję i swoją wiedzę. I uważam, że w tym osiągnęłabym bardzo duży sukces, jakbym miała na to czas. Ale tak jak obserwujemy rynek, chyba tak się dzieje, nie? Teraz widzimy coraz więcej super fajnych sklepów. Jest taki trend na rynku. Ja obserwuję bardzo dużo, mam takich mentorów zagranicznych ze Stanów szczególnie i tak faktycznie za granicą się dzieje, więc jeżeli ktoś chce rozpocząć swój biznes, to tak bym się zastanawiała, albo jakaś nisza, w której ktoś naprawdę ma dużą wiedzę, ma pasję w sobie i wie, że może bardzo dużo czasu, siły poświęcić na to, żeby coś rozwijać, ale pewnie takim trochę łatwiejszym sposobem byłoby to, jeżeli macie w sobie pasję, wiedzę w jakimś obszarze i tą wiedzę można by było monetyzować na przykład za pomocą social mediów. Tak ja bym zrobiła. Dziękujemy Dominika za porady. Słuchajcie, to jest moment, spoglądam na Weronikę, której tu nie widzę. Ile mamy czasu? Już powinniśmy kończyć? Słuchajcie, pytania miały być. No to puśćmy ten mikrofon, może są. Ręka do góry. O, już są raz, widzę tutaj. Dobrze, to okej, okay, to jeszcze. Czekaj, bo pogubiłem się. Dobra, to wiesz co, to weź mikrofon Weronika, może jeden tutaj, ja będę miał przy sobie, możesz wziąć od Grześka i od razu tam, gdzie rączka wisi, tam wisi, tak? Okej, okay, nie wiem, gdzie było najpierw, więc będę tutaj dalej uciekać. To może zacznę od początku, okej? Okay? Proszę. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, znaczy niewątpliwie Państwo odnieśliście w biznesie duży sukces, ale czy mieliście w swoim życiu taki moment, że powiedzieliście, kurde, zamykam ten biznes, kończę z tą robotą. To może od razu powiem, przez pierwsze jakieś 6 lat. Przez pierwsze 6 lat, to fajnie, dziękuję za to pytanie, bo jakby chciałem o tym powiedzieć. Pierwsze 6 lat to była permanentna praktycznie depresja i codziennie zamykałem biznes. Dobra, chcę mieć w tym miesiącu 1000 sprzedaży, później 1000 dziennie.
I tak naprawdę myślę, że to pewno by się tak skończyło, gdyby nie to, że jakby poznałem swoją żonę, weszliśmy w nową grupę asortymentową, czyli akurat wtedy w podręczniki, zrobiliśmy trochę Black Hata, który jeszcze kiedyś działał i nam firma nagle tam potroiła, w pół roku potroiła obroty i jakby zacząłem zauważać, że może jednak to ma sens, tak? Ale generalnie powiem, że średnio raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie teraz, tak zastanawiam się, co z tym zrobić. Nie mam takiego luksusu, jaki ma tutaj Dominika, że mam za sobą wielkiego brata i szczerze powiem, to w chwili obecnej to jest chyba ta rzecz, która mi najbardziej przeszkadza w rozwoju biznesu, ponieważ chciałoby się więcej, chciałoby się zaryzykować, chciałoby się zrobić coś nowego, chciałoby się bezpiecznie zaplanować na 5 lat do przodu, ale wiem, że wystarczy jedno mocniejsze potknięcie, jakaś zmiana geopolityczna, cokolwiek i to, co budowałem 20 lat, może się wywrócić. Super pytanie. Więc wydaje mi się, a jeszcze tylko wspomnę jedną rzecz, tylko że jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, moim zdaniem, to trzeba mocno pracować z głową swoją, tak? Bo kiedyś jeszcze tutaj było to pytanie, było odnośnie tych skali problemów różnych takich. Powiem, że już teraz jakby jestem w stanie wziąć na klatę naprawdę grube problemy bez stresu emocjonalnego i zasnąć. No czasami zdarza się, że nie, ale ogólnie jestem w stanie zasnąć i to aż trochę niepokojące bywa, z jakimi problemami musimy się mierzyć, bo po prostu ich jest tak dużo, że gdybyśmy się z każdymi codziennie poświęcali uwagę, no to po prostu stryczek dawno byłby już zawieszony. Sorry, ale takie jest życie. Jeżeli się nie ma, to wygląda przede wszystkim. Dzięki, Łukasz. Kolejne pytanie prosimy. Krótkie pytania i odpowiedzi, nie? Bo będziemy już musieli kończyć, a trochę pytań jeszcze jest. Tak, krótkie pytanie. Biorąc pod uwagę trend covidowy wzrostu zwierząt, pytanie, jak państwo się zapatrują na branżę zoologiczną i na rozwój w ogóle w tej kategorii? A ja chętnie odpowiem, szczerze powiedziawszy, bo to jest super pytanie. Faktycznie, ja jak pytałeś przed tym o rozwój e-commerce, nie pomyślałam o zwierzakach. Wchodziłabym w zwierzęta. Dobra. Przepraszam, jedyny minus jest taki w zwierzakach, że tam są jeszcze gorsze marże niż na książkach, tak? W chwili obecnej, bo jest i na kawach, bo jest olbrzymia wojna cenowa, ale tak, to jest fajna marża. My też mamy jakąś karmę na bi. Niedużo, ale mamy. No. Dzięki. Tam później tutaj widziałem Adam też. Hej. Wiecie co, ja mam takie pytanie, bo dwa pytania mogę, czy tylko jedno? Krótkie i takie zamknięte. To jedno zamknięte do kolegi od kawy. Powiedziałeś o tym, że jak liczysz sobie tą wielokanałową atrybucję, że ktoś kliknie w Google Merchant, później w jakimś remarketingu, na początku w CNEO, no to wcale ten ROAS nie jest tak jakby dobrym wskaźnikiem do liczenia. W czym to liczysz? To jest Google Spreadsheet, to jest Excel, to jest GA? Krótkie zamknięte. Znaczy tak, dane wyciągamy z każdego systemu, do którego płacimy fakturę, czyli prowizję i tak dalej, tak? Więc weryfikujemy to na podstawie kosztów w Google, weryfikujemy to na podstawie kosztów, które ponosimy w CNEO i w całej reszcie na podstawie systemów, które robią nam remarketing oraz i liczymy to ze... Każdy system, wiesz, tak jakby na siebie mówi, że on jest odpowiedzialny za wzrost, a tak jakby obok tych systemów, w których wydajesz pieniądze, liczysz gdzieś to, czy... No, głównie raporty, które tworzymy systematycznie z miesiąca na miesiąc, czyli Excel, tak? Natomiast do tego Excela pobieramy dane z każdego systemu, który nas kosztuje. Spoko. Dzięki wielkie. Bardzo krótkie pytanie. Najbardziej techniczne pytanie już padło dzisiaj chyba. Dzięki, Mike. Jeżeli chodzi o koszty, wiadomo, że one z pozyskania strasznie wzrastają. A każdy chciałby mieć takiego powracającego klienta i wiem, że na przykład tania książka świetnie buduje tą lojalność. Jak wygląda, bo jesteście już dużymi organizacjami, które mają, nazwijmy to, budżety. Jak planujecie budżet, to ile to ma być new business, czyli pozyskanie nowego klienta, a ile to ma być budowanie lojalności powracającego klienta? Czyli czy macie jakiś pomysł na tą lojalność, którą możecie się podzielić z innymi, a jak planujecie budżety, nie? Czyli ile będzie nowych, a ile będzie powracających? W kontekście kosztów marketingowych. Oddaję mikrofon. Znaczy u nas, powiem szczerze,
no myślę, że do tego roku no budżet był bardzo otwarty, tak? I bardzo podchodziliśmy do tego optymistycznie, dopóki się spina, to jest ok. Nie robiliśmy nigdy budżetów, które są dokładnie wyliczone na miesiąc, na kwartał i tak dalej, bo zawsze wychodzę z takiego założenia i przy pozyskiwaniu klientów być może się nie opłaca, tak, ale warto, więc ten budżet przekazywaliśmy dość gładko, dopóki wynik spina się na plus, to jest ok, więc pozyskujemy ruch na stronę i to warto, tak, bo ten ruch jest, rozpoznawalność naszego sklepu rośnie, więc to jest na pewno na plus. Natomiast no w tej chwili już coraz mocniej zaczynamy liczyć i eliminować kampanie, które są całkowicie nierentowne lub być może nawet wyprowadzać z oferty produkty, które finansujemy przez inne kategorie czy inne produkty, które faktycznie przynoszą nam marże i te marki czy te produkty finansują nam całą resztę nierentownych sprzedaży. Tak więc zaczynamy do tego mocniej podchodzić. Dobrze, kolejne pytanie. Adam. Jak doszło. Adam, pokaż dziękuję. Się, Adam był w podcaście. Kojarzycie gościa? Cześć, Adam Siątkiewicz, Astrografy. Tak jest. W ogóle bardzo dziękuję, że znaleźliście czas dla nas. Ja mam takie krótkie dosyć pytania, ale myślę, że bardzo istotne. Po pierwsze, jak duży udział w waszym marketingu czy pozyskiwania klienta ma w ogóle marketing performance'owy, czyli kupowanie ruchu social media? I jak bardzo przygotowujecie się, czy obawiacie się zmiany tego shiftu paradygmatu jako takiego w ogóle marketingu performance'owego, który kończy się z dwóch powodów. Po pierwsze legislacyjnego w Unii Europejskiej związany z profilowaniem użytkowników, a druga kwestia związana z platformami, czyli Apple czy Google, który coraz bardziej będzie utrudniał możliwość wysyłania tych danych między aplikacjami, więc w zasadzie uniemożliwia trakowanie klientów. A z drugiej strony wiemy, że przez pandemię rynek e-commerce'owy rósł, między innymi głównie też dzięki social media i marketingowi performance'owemu. Teraz czasy się zmieniają i podsumowując pytanie, czy się tego obawiacie i czy wykonujecie jakieś konkretne ruchy, czy plany strategiczne związane z pozyskiwaniem klientów odnośnie te zaadresowania tego problemu? Wytypować? Pytanie nie było zamknięte i krótkie, więc najważniejsze, Adam, co byś chciał? To social media to Dominika właśnie. No, to... Ja miałam się zgłosić na Dominika. Okay. Tak, faktycznie problem jest ten ruch jest coraz droższy, są też produkty nierentowne, no natomiast ja lubię siebie i swój team określać mianem królów social media, bo pewnie takimi jesteśmy i to jest taka nasza odnoga organicznego ruchu niepłatnego, którą od 2012 roku budujemy w Dizzy. Także faktycznie powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ja mogę podać takie dane, ile procent przeznaczamy na ten performance. On jest jeszcze na tą chwilę sensowny, tak bym powiedziała. My planujemy na 5 lat do przodu i tam naprawdę ten Excel jest bardzo obszerny z budżetem marketingowym. Natomiast w naszym przypadku mówiąc, odpowiadając krótko, to jest growth hacking. To tak naprawdę siedzimy cały czas i kombinujemy w jaki sposobem pozyskać nowego klienta i właściwie jedynym na tą chwilę sposobem jest ruch social media szeroko pojęty, influencerki, konkursy. Dużo organicznego jest w tym wszystkim ruchu. Bardzo dużo, natomiast też uważam, że jeżeli ktoś śledzi social media, to jest w stanie te trendy wyłapać i tak mogę w tej chwili powiedzieć na tą chwilę, róbcie rolki dwie dziennie, będzie dobrze. Bo to naprawdę jest ruch, który jest monetyzowany, on przynosi klienta, a klient przychodzi do pracy. Nie dzięki wiem, czy Dominika. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale rolki. Wiemy, wygooglujemy. Słuchajcie, ostatnie pytanie. Ale tam pan już aż stał, więc idziemy na górę. Pozostałe pytania networkingu. Okej, będzie okazja za chwileczkę. Dzięki za możliwość zadania pytania. Na dzień dzisiejszy, gdybyście mieli Państwo produkt prefabrykowany, który z sprzedażą którego wiązałoby się pewne know-how, czy rozwijaliby Państwo tę ofertę poprzez właśnie rozszerzanie produktów podobnych, czy też sprzedaż know-how bądź jakieś usługi konsultingowe czy high-techu, tak jak wspomniał Pan Łukasz?
Sprzedawaj know-how. Drogo. Albo bardzo drogo. No, krótko na temat, bardzo dziękujemy. Tak. Słuchajcie, ostatnie to było pytanie. Koniec, wystarczy na dzisiaj nam. Brawa. Jesteśmy grubo po czasie, nie wiem, chyba przyjdzie nam dodatkowa faktura, Weronika, co? Nie wiem. Dobra, oby słuchajcie. Nie, ale temat sponsorów na następne wydarzenie. Tak, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj w tej części takiej oficjalnej. Rozmowa jest za nami. Bardzo wam dziękuję za znalezienie czasu. To była super przyjemność. Super przyjemność była przed wami tutaj też wystąpić w takiej trochę innej formie, nie w studiu, tylko na żywo. Duże wyzwanie. Słuchajcie, co dalej? Zarezerwowane zostało na dole w Food Townie strefa. Jak się zjeżdża schodami w dół, idzie się do końca takiego Food Townu, tam jest taki bar, nie pamiętam jak on się nazywa. Nie do końca. Tyłem do kinogramu po prawej stronie. Słuchajcie, chyba. Macie za tłumem, nie? Mamy tutaj gdzieś tam ktoś o nas będzie szedł, może ja pójdę faktycznie pierwszy, reszta za mną. I tam mamy zarezerwowane około 30 miejsc, 40. Kto się nie zmieści, to jest stojące miejsca, więc tam jest pizza, idzie wszystko. Można sobie i networking, i tu jesteśmy, zostajemy, nie? Zostajecie, więc pytania dodatkowe, jakie były, to można zadać tam już na zapleczu, że tak powiem. Kończymy oficjalny pierwszy meetup merytoryczny e-commerce. To była ogromna przyjemność. Jeszcze raz brawa dla wszystkich. Słuchałeś podcastu Merytorycznie o e-commerce. Prowadził Marcin Rudzik.